świat bolesny, wrogi i niebezpieczny. Myślę, że wszyscy odczuwamy podobnie. Postanowiłem szczerze, mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę, lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem, bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia, a kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie. Gargantua spłodził syna Pantagruela z żony nazwanej Badebek, córki króla Amaurotów w Utopii. W dniach, kiedy świat był jeszcze bardzo młody, ludzkość tworzyła swoje utopie, od dawien dawna snuła swoje marzenia. Śniła swoje sny na równinie Shinear w Starorzeczu, budując swój Babel, swoje imperium i swoją wieżę, swój Bab-El, Vayakondios, drogę do bogów. W epoce antyku o kraju doskonałym pisał w swojej Republice Platon. W czasach krucjat sen był kontynuowany z całą atmosferą mesjanizmu, świętym zapałem, tęsknotą do egzotyki. Państwo księdza Jana miało znajdować się gdzieś na dalekim południu, płynęła tam rzeka ziemskiego raju. Marco Polo opowiadał o Cipangu, złotym królestwie. Na północ od Meksyku poszukiwano 7 miast Cibola, a gdzieś w Amazonii znajdowało się Eldorado. W epoce odrodzenia swoje utopie snuli Joachim Sfiore, Tomasz Müncer, Melchior Hoffmann, a Jan z Leidy ustanowił na chwilę ziemskie królestwo Syjonu. O idealnym kraju rządzonym przez oświecone elity pisali Campanella w Mieście Słońca, Thomas Morus w Utopii i François Rabelais w Pantagruelu. Także The New Atlantis, Nowa Atlantyda Francisa Bacona, dzieło napisane w 1620 roku, nawiązuje do utopii Platona, marzeniach o społeczeństwie doskonałym, narodzie szczęśliwym. Narodzie, który wyzbył się kuli u nogi w postaci religii, a dzięki rządom oświeconych z Instytutu Nauk osiąga niebywałą jakość życia. Uczeni z Ben Salem mają do dyspozycji ogromne piece hutnicze, podziemne laboratoria, lunety astronomiczne, mają wgląd do mikroświata, kontrolując materię poprzez mikroskopy, uzyskują nowe gatunki roślin odpornych na choroby, przyspieszają wzrost drzew, tworzą nowe gatunki zwierząt, wynajdują cudowne leki, umieją pływać pod wodą i budować maszyny latające. Od początku XVIII stulecia ateizm toruje sobie drogę wśród francuskich encyklopedystów, rozkwitając w dziełach Voltaire'a, Diderota, Moreleta, Ludwika Feuerbacha, a następnie pracach Karola Darwina, Zygmunta Freuda, Karola Marksa, Fryderyka Nietzsche. W czasie rewolucji francuskiej sen staje się rzeczywistością. Powstaje doskonałe, oświecone społeczeństwo, gdzie wszelka religia zostaje zabroniona ustawą państwową, a w katedrze Notre Dame jako nowy obiekt kultu ukoronowana zostaje paryska prostytutka jako bogini rozumu. W 1793 roku na ulicach Paryża palone są Biblia, a ludzie, u których je znaleziono, są wysyłani na gilotynę. Lud francuski zaś śpiewa hymny ku czci rozumu i nowego, wspaniałego świata. Ponurym faktem jest to, że usiłowanie negacji Boga na drodze rozumu prowadzi do nowej wiary, czy to w rozum, czy w naturę człowieka.
Po latach rzezi i absolutnej anarchii, rewolucyjny rząd, widząc, że utrzymanie porządku staje się niemożliwe, wprowadza dekret, na mocy którego wiara chrześcijańska może być znowu swobodnie praktykowana. Gwałtowny rozwój nauki w XIX i XX wieku spowodował renesans antycznych utopii, Atlantydy, świata idealnego, zamieszkanego przez szczęśliwe, wspaniałe istoty, świata bez wojen i przemocy. Dwie krwawe łaźnie XX wieku, błogosławione przez kolejnych papieży Piusa XI i Piusa XII, ostudziły na chwilę marzenia o nowym porządku świata. Po II wojnie światowej tęsknota za utopią odżyła z nową siłą. Tyle tylko, że utopia w języku greckim oznacza nigdzie. Zanim Atlantyda zatonęła, jej duchowo oświeceni wtajemniczeni zrozumieli, że ich ziemia jest pod klątwą. Odeszła bowiem od ścieżki światła. Uciekli oni ze skazanego na zagładę kontynentu, zabierając ze sobą tajemną wiedzę. Wtajemniczeni z Atlantydy osiedli w Egipcie, gdzie stali się boskimi władcami. Cała wiedza tajemna świata ma swój początek w rytualnych misteriach Atlantydy. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana, jaką więc mają mądrość. Cały współczesny świat zbudowany jest na materialistycznym darwinizmie, dominującej, oderwanej od empirii, teorii przyjmowanej na wiarę. Filozofii, która nie ma żadnych szans obrony w świetle odkryć naukowych. Wymienię tylko trzy takie odkrycia. Prawa Mendla, w skrócie, gdy dwie istoty postanawiają pomęczyć się i wyprodukować sobie potomstwo, to u maluchów powstają nowe kombinacje genów rodziców, ale nigdy nowe geny. Mówiąc krótko, nie powstają żadne nowe plany budowy ciała, żadne nowe funkcje. Noga jest nogą, oko okiem, skrzydło skrzydłem. Człowiek bądź zwierzę może być większe, mniejsze, mieć krótszy nos, dłuższy dziób. Klasycznym przykładem są psy. Pomimo wieków krzyżowania, psy pozostają psami. Nie powstał nigdy psokot, szczuropies lub psowa, czyli krzyżówka psa i krowy. Materiał genetyczny pozostaje ten sam. Jedno zwierzę nie zmieni się w inne w kolejnych generacjach. Następna sprawa to tak zwane cechy nabyte. Syn znanego kulturysty nigdy nie odziedziczy po ojcu wspaniałej muskulatury, a może się nawet zdarzyć, że będzie on gryzącym ołówki, chudym okularnikiem chodzącym z książką pod pachą. Prawo biogenezy z kolei określa, że życie powstaje wyłącznie z życia. Nie może powstać z materii nieożywionej, jak to zakładał Darwin. Tak naprawdę to nie wiadomo, czym jest życie. Dwie kompletne komórki, identyczne pod względem budowy biochemicznej, mogą różnić się diametralnie. Jedna żyje, druga jest martwa. Nie bardzo wiadomo czemu. Człowiek pomimo całej swojej arogancji nie jest w stanie ożywić czegoś, co jest martwe. Monstrum Frankenstein, wymyślone przez Mary Shelley, nie istnieje. Francuz Blaise Pascal, wybitny XVII-wieczny matematyk, fizyk i filozof, mawiał, że jedynie Bóg może tworzyć życie. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie, i dam wam ścięgna i sprawią, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej, i spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją.
i prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. Każda kultura posiada swój autorytet, system wierzeń, na którym opiera całą swoją konstrukcję, swój fundament. Jednostka musi wiedzieć, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Materialistyczny ewolucjonizm Darwina daje nam takie podstawy, tyle tylko, że jest to filozofia znikąd donikąd, depresja. Rodzimy się i żyjemy i umieramy bez celu w pustym wszechświecie. Sprzedaż antydepresantów rośnie lawinowo z roku na rok. Ludzie wcinają je jak kaziodropsy. Upadła ludzkość jest mistrzem samousprawiedliwienia, pychy i megalomanii. Wszystkie ideologie wymyślone przez człowieka na pierwszy rzut oka wyglądają prześlicznie. Komunizm, ewolucjonizm, humanizm, poprawność polityczna, ateizm, rasizm, ekumenizm, feminizm. Piękne hasła, piękne idee. Tyle tylko, że demony, które rodzą i owoce, jakie wydają, są zawsze złowrogie. Nauka i technologia prowadzą nas w kierunku utopii. Transhumanizm jest krokiem ku boskości. Człowiek nie jest w stanie stworzyć pokoju i harmonii, bo nie ma ich w sobie. Tak jak życie nie jest w stanie powstać samoistnie, tak łagodność, harmonia, pokój, dobroć, umiarkowanie, uprzejmość, wierność, cierpliwość i inne piękne cechy charakteru pochodzą wyłącznie od Stwórcy. Ideologie wymyślone przez człowieka nie są w stanie zmienić natury człowieka. Wbrew temu, co mówią nam różne autorytety w telewizji, darwinizm nie jest monolitem. Wystarczy spojrzeć na takie ruchy jak Descent from Darwinism, zrzeszający naukowców z całego świata. W jego szeregach nie brakuje wybitnych nazwisk świata nauki. W 2001 roku amerykańscy naukowcy wykupili całą stronę w New York Timesie, gdzie napisali: my, niżej podpisani, jesteśmy sceptyczni wobec twierdzenia, że przypadkowa mutacja i dobór naturalny były w stanie wytworzyć obserwowaną w naturze złożoność życia. Musi zostać przeprowadzona dokładna analiza twierdzeń teorii Darwina. W latach 30. XIX wieku młody Karol Darwin obserwował zmienność wśród populacji ziemb na wyspach Galapagos. Ptaki w zależności od wyspy różniły się nieznacznie od siebie. Na tej podstawie wysnuł teorię, nie nową zresztą, że zmiany, które zaobserwował, dowodzą przekształcania się jednych zwierząt w inne, doskonalsze i lepiej przystosowane. W rzeczywistości zmiany, które obserwował, to jedynie przystosowanie i zmienność wewnątrzgatunkowa. Zięby pozostają ziębami. Nasza cywilizacja dąży do neutralności światopoglądowej, wolności od religii i Boga, wolności osobistej. Problem w tym, że w rzeczywistości nie jest ani neutralna światopoglądowo, ani bezwyznaniowa, a sfera wolności osobistej i prywatności kurczy się w zastraszającym tempie. Człowiek jest istotą, która musi w coś wierzyć. Wiara jest podstawą naszej egzystencji. Nie możemy być zawieszeni w próżni. Wbrew pozorom, nawet najbardziej oczywiste sprawy przyjmujemy na wiarę. Wierzymy, że pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło dostał od Niemców 2 nagie miecze jako wyzwanie do rozpoczęcia bitwy. Nikogo z nas przy tym nie było. Wierzymy to na wiarę, ufając kronikarzom i historykom. W rezultacie, gdyby ktoś twierdził, że zamiast tego Jagiełło dostał dzidą od jakiegoś przejeżdżającego na kucu Tatara, zostałby zakrzyczany i obrzucony cykorią. Czym jest panująca filozofia, na której zbudowana jest cała współczesna cywilizacja? To wielka, metafizyczna opowieść nauki, materialistyczny ewolucjonizm. Teoria Darwina to pewnik. Taki obraz serwują nam media i szkoła, a w zasadzie jesteśmy nią karmieni od kołyski. A co jeśli oświeceni mędrcy z Instytutu Nauk w Bensalem w utopii się mylą? Co jeśli sprzedają nam kłamstwo, piękną baśń? Co zyskujemy, co tracimy? Czy istnieje taka możliwość, że tracimy wszystko? Znam twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Mówisz bowiem: jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi.
gwałt wyrósł w rózgę bezbożności, lecz nic z nich nie pozostanie, nic z ich bogactwa i nic z ich obfitości, nic z ich okazałości. Nie ma lekarstwa na twoje zranienie, nieuleczalna jest twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą, bo kogóż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo. 19 wiek, epoka wiktoriańska w Anglii, to okres dramatycznych zmian. Rewolucja przemysłowa, nieszczęsny Oxford Movement, czyli ekumeniczny ruch w kościele anglikańskim, nowe wynalazki, nowe idee. W tym właśnie czasie wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło sposób, w jaki społeczeństwo żyło i postrzegało rzeczywistość. W 1858 roku Karol Darwin powraca ze swojej wyprawy po Morzach Południowych. Rok później prezentuje opinii publicznej owoc swoich obserwacji, zawarty w książce o powstawaniu gatunków. Odtąd teoria ewolucji wywołuje głęboki podział, tworzy konflikt między naturalistyczną a nadprzyrodzoną wizją świata. Książka o powstawaniu gatunków zmieniła nie tylko spojrzenie ludzi na biblijną księgę rodzaju i opisane w niej stworzenie świata przez Boga, ale dała ludzkości wolność od chrześcijańskiej moralności, Boga Stwórcy i jego sądu ostatecznego. Bardzo ciekawe, że pełny tytuł dzieła Karola Darwina jest powszechnie przemilczany i omijany. Brzmi on: o powstawaniu gatunków na drodze naturalnej selekcji i zachowaniu ras wyższych w walce o byt. U dzikusów słaby na ciele lub myśle jest eliminowany. Ci, którzy przeżyją, cieszą się lepszym zdrowiem. Z drugiej strony my, cywilizowani ludzie, robimy co w naszej mocy, by unikać eliminacji. Budujemy szpitale dla imbecyli, chorych i kalekich. Uchwalamy słabe prawa, a nasi lekarze starają się ratować życie każdego. Zdumiewające, jak źle kierowana opieka doprowadzi do degeneracji rasy. Platon w V Księdze Republiki sugeruje metodę udoskonalania rasy ludzkiej poprzez eliminację chorych i zdegenerowanych osobników, a łączenie w pary doskonalszych istot obu płci. Nie miejmy nic wspólnego z niedojdami i nieprzystosowanymi. Pozwólmy im umrzeć w biedzie. Oni nic nie czują. Współczucie jest wadą królów. Depczcie słabych i głupich. To jest prawo silnego. To nasze prawo i radość dla świata. Herbert Spencer wynalazł społeczne zastosowanie dla naturalistycznej wizji Darwina. Przetrwanie i doskonalenie się najsilniejszych, najsprytniejszych i najbardziej bezwzględnych osobników postawił ponad słabymi i mniej zaradnymi. Nazwał to społecznym darwinizmem. Przyrównał społeczeństwo do dżungli, gdzie w walce o byt przetrwają jedynie najmocniejsi. Politycy, bogacze, właściciele majątków ziemskich i fabryk uwierzyli, że stoją ponad tępym motłochem, który jest w ich mocy i który kontrolują. Wkrótce ludzie w Europie i Ameryce odczuli na sobie brutalne warunki pracy, ekstremalnie długie jej godziny, pracę dzieci po 18 godzin na dobę, w dużym skrócie charówę i głodowe zarobki. Mimo że pośród elit materializm i dialektyczna filozofia znane były na długo przed Darwinem, dopiero Adam Smith, Karol Darwin, a także Spencer, Malthus opakowali i odświeżyli ideę, dodając trochę pseudonaukowego bełkotu oraz spopularyzowali całość w środowiskach intelektualnych. Karol Marx i Friedrich Engels wierzyli, że darwinizm społeczny jest idealnym narzędziem do stworzenia społeczeństwa doskonałego. Marx zresztą dedykował swój pierwszy tom Kapitału Karolowi Darwinowi. W 1917 roku jezuicki koadjutor Włodzimierz Ilicz Lenin oraz jego partia bolszewicka wprowadzili zasady komunizmu w Rosji. Własność materialna, cała ziemia i wszystkie jej zasoby, wliczając w to ludzi, przeszły w posiadanie państwa. Zupełnie jak to wcześniej zostało opisane w dziełach Tomasza Zakwinu, Świętego Kościoła, i papieskiej encyklice społecznej Rerum Novarum Leona XIII. Historyk Richard Pipes, specjalista od rewolucji rosyjskiej, wspominał w wywiadzie, że przeczytał całą dostępną korespondencję Lenina i ku swemu przerażeniu nie znalazł w niej nic, nawet jednej ludzkiej cechy u przywódcy bolszewików. Lenin, wprowadzając społeczny darwinizm w czyn, wymordował i zagłodził miliony ludzi. Kanibalizm w tych czasach stał się powszechny. Lenin napisał w jednym z listów, że nie ma dla nich żadnej litości, bo są tylko stadem tępych zwierząt.
Tak z wojny w naturze, poprzez głód i śmierć, w procesie, który wyłoni zwierzęta wyższe, powstanie najbardziej wywyższona istota. Błogosławieni silni, oni odziedziczą ziemię. Przeklęci słabi, ich dziedzictwem jest jarzmo. Po trzykroć przeklęci niech będą słabi, będą służyć i cierpieć. Szatan objawia człowieka jako następne zwierzę, często gorsze niż te chodzące na czterech łapach. Zwierzę, które dzięki swemu boskiemu duchowi oraz intelektualnemu rozwojowi stało się najbardziej krwiożercze ze wszystkich. Józef Stalin już jako młodzieniec studiował dzieła Karola Darwina. Później jako dyktator skazywał na śmierć naukowców sceptycznych wobec ewolucjonizmu oraz projektów z nim związanych, na przykład eugeniką. W trakcie jego rządów 9 milionów ludzi umarło z głodu. Kanibalizm ponownie przemienił ich w dzikie zwierzęta. Józef Wissarionowicz wymordował 40 milionów swoich obywateli, a 25 milionów zginęło podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej z Niemcami. Dziugaszwili nazwał się Stalinem, człowiekiem ze stali, bo uważał litość i współczucie za oznakę słabości. Podczas wojny z Finlandią zginęło blisko 800 tysięcy Rosjan, natomiast straty Finów to jedynie około 30 tysięcy zabitych. Finowie, jak później Niemcy, byli zdumieni działaniem rosyjskich dowódców. Mieli wrażenie, że Stalin chce ich pogrzebać pod stosami trupów własnych żołnierzy. W samej bitwie o Mińsk zginęło kolejne 700 tysięcy Rosjan. Czyż nie byli oni tylko prawosławnymi heretykami, którzy według Ekumenicznego Soboru Trydenckiego zasługiwali jedynie na śmierć? Czy Stalin nie był wiernym niewolnikiem swoich jezuickich doradców, Poskrebyszewa i Hamera? Mao Tse-tung jako kolejny wychowanek darwinizmu w trakcie tzw. Wielkiego Skoku zagłodził w Chinach 40 milionów ludzi. W sumie wymordował 80 milionów Chińczyków. Mamy jeszcze Północną Koreę, Wietnam, Kambodżę. Tam również darwinizm był filozofią przewodnią komunistów. To tam właśnie Amerykanie walczący o swój nowy, wspaniały świat prowadzili swoje pierwsze wiecznie przegrane wojny z terroryzmem, bo nigdy nie chodziło w nich o pokonanie przeciwnika. Cel jest zawsze inny. Darwinizm grał kluczową rolę nie tylko w powstaniu ruchu eugeników, ale również w koncepcjach eutanazji, aborcji i rasowej eksterminacji. Koncepcjach tak udoskonalonych przez nazistów. Starożytni, będąc ewolucjonistami, nie wyprowadzali drzewa genealogicznego człowieka od małpy. Uważali, że małpa oderwała się od głównej linii ewolucyjnej człowieka. Faszystowska doktryna była i jest nierozerwalnie związana z walką o przetrwanie ras wyższych. Mussolini, Hitler, Franco, wierni synowie świętej matki Kościoła byli potworami karmionymi przez tę ideologię. Zresztą żaden z tych zbrodniarzy nie był skarcony choćby jednym słowem przez Piusa XI, Piusa XII oraz kolejnych papieskich Cezarów. Nie tylko tamci, także inni dobrzy katolicy, Porfirio Diaz, Somoza, Trujillo, Balaguer, Argentyńczyk Jorge Videla, przyjaciel jezuity Bergoglio, czyli papieża Franciszka, Pinochet, Stroessner, Pinilla, Kaibanda i Habyarimana z Ruandy, Petén, Salazar, Józef Tiso oraz Ante Pavelić, lider chorwackich ustaszów, przyjmowany z honorami na Watykanie, podczas gdy w tym samym czasie mordował heretyków prawosławnych Serbów. Na marginesie nawet Hitler był zaszokowany bestialstwem chorwackich dobrych katolików. Kardynał Alojzy Stepinac, skazany za zbrodnie wojenne przez Trybunał w Hadze, został wyniesiony na ołtarze 3 października 1998 roku przez Jana Pawła II podczas jego wizyty w Marii Bystrzycy. Ogłaszając beatyfikację, nasz ukochany rodak Sancto Subito Wojtyła powiedział: dzięki swojemu doświadczeniu ludzkiemu i duchowemu, błogosławiony Alojzy Stepinac mógł pozostawić swoim rodakom swoistą busolę, która pozwala im odnajdywać właściwy kierunek. Jej najważniejsze punkty to wiara w Boga i szacunek dla człowieka. Amen, Karolku, łzy w oczach. Papieskie chorągiewki łopoczą na wietrze, wszystko cacy, tylko że jezuita Stepinac kazał wymordować wszystkich prawosławnych Serbów. Publicznie wołał: zabijajcie, zabijajcie, ilu zdołacie. Nie mówili o tym w telewizji, nie było tego w sensacjach XX wieku. Przecież to on wyznaczał potworów, ojców franciszkanów, Filipowicza, Majstorowicza i innych na komendantów obozów koncentracyjnych. Franciszkanin Filipowicz osobiście motyką mordował dzieci i chorych w obozie w Jasenowcu, tym piekle na ziemi.
Wódz Ante Pawelicz wpatrzony był w kardynała jak w święty obrazek. Po dokonaniu rzezi, w której zaszlachtowano ponad 500 000 Serbów, dobry katolik Kat Ante Pawelicz ukrywany był przez administrację watykańską w austriackich klasztorach w Bad Ischl i w St. Gilgen. Bywał też w Castel Gandolfo, przyjaźnił się z Giovanni Montinim, późniejszym papieżem Pawłem VI. Drodzy przyjaciele katolicy, uciekajcie, uciekajcie spośrodku Babilonu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Papież ma prawo zabić jednym słowem. Otrzymał prawo do troski o owce, czyż nie po to, by podrzynać gardła wilkom? Człowiek ekskomunikowany przez Ojca Świętego może być zabity gdziekolwiek, jak uczą tego ojcowie Escobar i Du, albowiem papież ma bezpośrednie zwierzchnictwo nad całym światem. Przeklęty, 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 niech będzie każdy heretyk. Humanizm wywyższa człowieka, a jednocześnie degraduje go do poziomu zwierzęcia. Biblia natomiast ukazuje go jako upadłą istotę, ale pochodzącą z królewskiego domu. Pomimo złej natury, człowiek poddając się Bogu może wznieść się ponad swój egoizm, nienawiść, bezmyślność. W procesie ewolucji powinny zaniknąć całkowicie zachowania altruistyczne. Poświęcenie życia lub zdrowia, aby uratować całkowicie obcego osobnika, to z materialistycznego punktu widzenia tylko strata czasu i energii. Po co zawracać sobie głowę altruizmem, troską o człowieka, troską o zwierzę? Oszustwa, pogarda i agresja powinny zagłuszyć całkowicie pomoc i kooperację. Jednak bezinteresowny altruizm przeczy teorii ewolucji. Istnieje on u buddystów, muzułmanów, hindusów, ateistów, świadków Jehowy, katolików, wyznawców religii etnicznych i innych. Są tam jednostki, które szukają Boga i służą Mu według swego sumienia, wbrew temu jak zostali wychowani, jak są manipulowani, jakiego prania mózgu doświadczyli. Uciekajcie ze środka Babilonu, drodzy ukochani bracia, uciekajcie. Uchodźcie spośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana. On odda mu to, na co zasłużył. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Czym można by powiedzieć, oto jest coś nowego. Dawno to już było w czasach, które były przed nami. Ewolucja człowieka w superczłowieka była od zarania celem misteriów religijnych pośród wtajemniczonych. Człowiek wyszedł z ziemi i przeszedł przez niższe stadia rozwoju. Teraz musi dokończyć swojej ewolucji, aż stanie się istotą boską. Okultyści świata antycznego mieli wprost niesamowite zrozumienie zasad ewolucji. Rozpoznawali wszelką formę życia w jej różnych stadiach rozwoju. Ludzie podający się za niewierzących, za ateistów, za racjonalistów, nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo filozofia życia, którą wyznają, zakorzeniona jest w myśli ewolucyjnej. Jeszcze mniej zdają sobie sprawę, jak głęboko ewolucjonizm zakorzeniony jest w misteriach pogańskich. O wpływach greckiej filozofii na współczesny ewolucjonizm mówiłem w filmie Biblia Księga z innego świata. Tutaj natomiast przyjrzymy się religiom wschodu. Zacznijmy od Adolfa Hitlera. Pierwszą rzeczą, którą zrobił Hitler po zdobyciu władzy, było wysłanie członków Schutzstaffel SS do Tybetu. Specjalna ekspedycja poszukiwała plemienia Arian, nadludzi opisanych przez największą teozofkę przełomu wieków Helenę Petrownę Blavatsky, autorkę The Secret Doctrine. Była to książka, z którą Hitler nie rozstawał się nigdy. Oprócz tej książki Adolf nie czytał zbyt wiele. A przy okazji, podczas procesu norymberskiego, gdy przesłuchiwano zbrodniarzy hitlerowskich, sędziowie byli zaskoczeni niskim poziomem intelektualnym podsądnych i dziwili się, w jaki sposób tacy kretyni mogli rozpętać takie piekło.
W istocie na ich sukces w ich cieniu pracowali inni. Autorem Mein Kampf, księgi przypisywanej Hitlerowi, był ojciec Bernard Stempfl. Jezuita napisał Mein Kampf według więziennych zapisków Hitlera, a Adolf sygnował dzieło swoim nazwiskiem. W Mein Kampf cały antysemityzm i nienawiść do protestantyzmu ma swoje podstawy w dziełach innych autorów, ojców jezuitów Overmansa, Muckermana, Lofflera i Pachlera, a Adolf klepał to jak dobrze wyszkolona papuga. Panowie Pachler i Muckermann głosili faszystowskie doktryny nazizmu w czasach, gdy Hitler wchodził jeszcze pod szafą za grzechotką. Jezuita Muckermann zachwalał rasową eugenikę i sterylizację. Zresztą encyklika Piusa XI z 1931 roku Quadragesimo Anno jest niczym innym jak fundamentem państwa policyjnego i faszystowskiej doktryny. Państwa, w którym nie ma miejsca dla Żydów, protestantów i schizmatyków, czyli liberalnych katolików oraz ateistów. Tych wszystkich, którym nie jest po drodze z papieskim Cezarem. Witamy w nowym porządku świata. Katolickie pismo Jesuit Weekly America z 13 kwietnia 1940 roku wzywa do, cytat, powrotu ku zintegrowanemu porządkowi społecznemu, który zachowany jest w naszej pamięci, powrotu do wielkiego średniowiecznego eksperymentu. Koniec cytatu. Przypomnijmy, że ten wielki średniowieczny eksperyment to katownie papieskiej inkwizycji oraz płonące stosy na niezliczonych autodafę we wszystkich większych miastach Europy. Coraz większa liczba literatury antyżydowskiej i antysemickich organizacji jest dowodem, że naród jest gotowy do walki z judaizmem. Trzecia Rzesza jest pierwszą potęgą, która nie tylko uznaje, ale wprowadza w życie najwyższe zasady papiestwa. Faszyzm jest formą rządów, która koresponduje najściślej z koncepcjami Kościoła rzymskiego. Adolf Hitler był produktem Kościoła katolickiego. W Mein Kampf wychwala katolicyzm już na stronie czwartej, a dalej podkreśla wartości Kościoła w opozycji do protestantyzmu, pochwala nienaruszalność katolickich dogmatów, nietolerancyjną postawę jezuickiego szkolnictwa, a także konieczność ślepej wiary i absolutnej uległości wobec przywódcy, a dodatkowo nieomylność papieża. Protokoły mędrców Syjonu, jawne fałszerstwo, skutecznie podsycały antysemityzm tak w czasach nazistów, jak i teraz. Dokument o żydowskich konspiratorach chcących przejąć władzę nad światem jest bezczelnym fałszerstwem. Blisko 100 lat przed protokołami mędrców Syjonu bardzo podobny dokument napisany przeciwko antyjezuickiemu ruchowi francuskich katolików, jansenistom, krążył po Europie. Nosił on tytuł Sekrety mędrców z Borchfontein. Adolf Hitler był głęboko zafascynowany wiedzą ezoteryczną. Teozofią. Wierzył głęboko, że jest prowadzony przez oświeconych mistrzów. Ludzie doświadczali w obecności Hitlera uczucia strachu i nadnaturalnej siły. Führer był całkowicie pochłonięty okultyzmem. Należał do Thule Gesellschaft, tajnej organizacji zrzeszającej wtajemniczonych w okultyzm. W nim widział swą siłę, która hipnotyzowała tłumy. Ciekawe, że w dzisiejszych spekulacjach o ewolucyjnych cyklach starożytna myśl zdaje się być wiernie oddana. Czyżby Herbert Spencer czytał i studiował pradawnych hinduskich filozofów, gdy pisał pewne ustępy swojej pracy The First Principles? Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, tak zaczynają się bajki. Bajeczka ewolucji również wymaga ogromnych okresów czasu. Te eony czasu funkcjonowały na długo przed Darwinem. W myśli wschodu to Manvantara i Pralaya. Pralaya to okres snu, oczekiwania, zwany nocą bramy, Naimittika Pralaya. Po nim przez bramę tworzony jest nowy świat, podlegając kolejnym ewolucyjnym procesom przez dalszych 4,32 miliarda lat. Czy dzwoni dzwoneczek? Całe eony wieków z hinduskiej myśli ewolucyjnej istnieją głęboko w naszej kulturze. Zanim znaleziono jakiekolwiek podstawy do tak długich okresów czasu, funkcjonowały one w dziełach Darwina, Spencera, Huxleya. Skąd? Ze starożytnych misteriów. Przypomnę tylko, że wybitni materialiści fascynowali się, o czym wiedzą tylko nieliczni, spirytyzmem i kontaktami z tak zwanymi duchami zmarłych.
Inżynier Stefan Osowiecki, spirytysta i medium, na jego seanse przychodzili m.in. Józef Piłsudski i Ignacy Paderewski, wygłaszał odczyt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat prehistorycznych form życia. Informacje te uzyskał podczas swoich seansów mediumicznych. Karol Darwin był członkiem organizacji spirytystycznej The Society for Spiritual Research. Thomas Alva Edison, słynny wynalazca i spirytysta, przez całe życie próbował stworzyć maszynę do komunikowania się ze zmarłymi. Dr Phineas Quimby, pionier psychiatrii, to on właśnie wprowadził spirytystyczną technikę mediumiczną zwaną hipnozą do psychiatrii. Carl Gustav Jung, który wywarł ogromny wpływ na współczesną psychiatrię, był zapalonym okultystą. Twierdził, że jest prowadzony przez anielską istotę o imieniu Falimo. Zygmunt Freud, który sprowadził całą fascynującą psychikę człowieka w okolice rozporka, urzeczony był manifestacjami spirytystycznymi i magią. Nie można zamiatać pod dywan studiów nad okultyzmem, źródłem prawdziwych sił psychicznych. Alchemia wywyższa najbardziej zbrodnicze łamanie prawa. Z nazwy kazirodcza poprzez symbol Unii Przeciwieństw dąży ku odtworzeniu Złotego Wieku. Alchemia poprzedza współczesną psychologię. Brahman to najwyższa rzeczywistość, pozbawiona formy, niewyobrażalna, niepoznawalna. Nie jest ani osobowa, ani nieosobowa. Brahman jest wszystkim, a jednocześnie niczym. Łączy w sobie dualizmy, dobro, zło, życie, śmierć, ogień, wodę, a nawet nierzeczywistość, jaką jest Maja. Brahma funkcjonuje w Brahmanie i jest skupieniem wszystkich bogów. Brahma to stwórca, Vishnu to obrońca, a Shiva to niszczyciel. Jak ma się to do współczesności? W większości współczesnych teorii naukowych, szczególnie z zakresu fizyki teoretycznej, nie sposób udowodnić doświadczalnie, są kompletnie oderwane od rzeczywistości. W 2013 roku Stephen Hawking napisał pracę o czarnych dziurach. Utrzymuje w niej, że tak naprawdę czarne dziury nie są czarne, ale szare. Żeby było fajniej, praca nie zawiera nawet jednego równania matematycznego na poparcie tej tezy. Inna bajeczka, teoria światów równoległych, to nic innego jak 6 razy odgrzewany kotlecik dotyczący Maji, pozornej rzeczywistości. To poganizm w nowoczesnych baletkach. Popatrzmy na Shivę, niszczyciela. W Egipcie czczony był jako Set, w Palestynie jako Baal, Dominus, Pan. W Indiach czczony na długo przed inwazją Aryjczyków. Jego symbolem był dysk solarny lub słup. To jemu właśnie biblijni Izraelici wystawiali kamienne obeliski. Kult obracał się wokół tantryzmu, religijnych praktyk seksualnych obejmujących wszelkie możliwe konfiguracje, homoseksualizm, zoofilię, kastrację. Obelisk jest symbolem fallusa, męskiej mocy sprawczej. Oddawana jest mu cześć w prawie każdej hinduskiej świątyni, niekoniecznie poświęconej Shiwie. Tak zresztą było i jest we wszystkich religiach, które w rzeczywistości są jedną uniwersalną gnostycką religią misteryjną. Królowie Egiptu tworzyli w kamieniu długie promienie, zwali je obeliskami i poświęcali je słońcu, które czcili jako Boga. Te kolumny nawiązują do starożytnych czasów, gdy ludzie czcili Stwórcę poprzez jego zodiakalny znak bliźniąt. Symbolem z nimi związanym jest obelisk. Myśl okultystyczna wywiera ogromne piętno na filozofię życia wyznawaną powszechnie na całym świecie. Praktycznie nikt nie zadaje sobie pytania, jaki światopogląd wyznają ludzie produkujący hity filmowe, bestsellery książkowe, a także najchętniej oglądane programy dla dzieci i młodzieży. Dzisiejszy, zdawałoby się, bezwyznaniowy świat, odrzuciwszy Biblię, czyli jedyne narzędzie do odróżnienia prawdy od kłamstwa, chłonie spirytyzm i okultyzm jak gąbka. Siła i materia jako siły przestrzeni, nierozłączne i niepoznane, objawiające nieznane. Obecne są w aryjskiej filozofii, a spersonalizowane przez Viswakarman, Indra, Vishnu. Gdy tak zwane stworzenie lub powstanie planet jest dokonane przez siłę, która przez okultystów określana jest jako życie, a przez naukę jako energia, wtedy proces ewolucji ma miejsce. Mocą sprawczą jest kosmiczna energia, która przenika i tworzy wszystko, co znajduje się we wszechświecie. Tym Bogiem jest prajñāna, czyli wiekuiście czynny i świadomy siebie rozum,
On jest odpowiedzialny za całą dziedzinę przemian. Sama materia jest także Bogiem. Moc? Moc jest tym, co daje Jedi ich siłę. To pole energii żywych istot, które nas otacza i przenika i spaja galaktykę w jedną całość. Współczesne społeczeństwa, ogłupione przez ateizm, szukają sensu życia w filozofii wschodu, buddyzmie, hinduizmie, zen. Ale wystarczy przyjrzeć się wschodowi, przecież każda filozofia wydaje swoje owoce. Dla przykładu, większość Hindusów kłania się bożkom, pali im kadzidła, adoruje swoich oświeconych joginów, święte zwierzęta, świętych mężów, no i mieszka w kartonowych ruderach o dachach z dykty i podłodze z krowiej kupy. Czy warto podążać za ich filozofią i u nich szukać oświecenia? W naszym świecie kolejne miliony wkraczają na ścieżkę zwaną wyższą świadomością, stosując hipnoterapię, autosugestię, sterowaną pracą wyobraźni oraz różne formy jogi, od TM, medytacji transcendentalnej, kundalini, aż po wizualizację. Społeczeństwa zachodnie przeszły od sceptycyzmu materialistycznego w otwartość na magię i ezoterykę. To, czego nauczają słynni w Europie i Ameryce jogini i guru, to czysty okultyzm. Pytanie tylko, czy to działa? Oczywiście, że to działa. Hindusi wiedzą od tysięcy lat, że w jodze tkwi prawdziwa moc. Teraz już każdy chce przebywać w ukrytym wszechświecie obcych planet i wyniesionych mistrzów, czyli ludzi, którzy osiągnęli boskość, mokszę, wyrywając się z ciągłego koła reinkarnacji, aby doświadczyć wiecznego szczęścia nirwany. Biblia ostrzega, że ci wyniesieni mistrzowie to upadli aniołowie zwani demonami, istoty, które zbuntowały się przeciwko Stwórcy Wszechświata i Prawodawcy pod wodzą pierwszego po Bogu, potężnego cheruba, którego imię było Lucifer, czyli niosący światło. Ten cherub nakrywający jako pierwszy zakwestionował prawo Boga, a chwałę należną Stwórcy przypisał sobie. Twierdził, że prawo Boga, które jest podstawą egzystencji wszechświata, jest niesprawiedliwe, bo ogranicza osobistą wolność każdej jednostki. Krwawa historia świata pokazuje dokładnie, do czego doprowadziła ta filozofia. Lucyfer jest naszym kusicielem i naszym zbawicielem, naszym inteligentnym obrońcą od czystego animalizmu. Rzymski bóg Lucifer był niosącym światło duchem powietrza, personifikacją oświecenia. Czyń to, na co masz ochotę. Jest to całe twoje prawo. Nie ma prawa ponad to prawo. Ten sposób myślenia widoczny jest nie tylko w humanizmie, ale nawet we współczesnym, upadłym protestantyzmie. Większość denominacji chrześcijańskich uważa, że prawo Boga, 10 przykazań, wraz z nakazem święcenia sabatu, soboty, pamiątki stworzenia świata, zostało przybite do krzyża, czyli przestało obowiązywać, a wierzący znajdują się wyłącznie pod łaską. Jest to wielkie zwiedzenie tego, który jako pierwszy zakwestionował prawo Boga Stwórcy, przestając być niosącym światło, a stając się szatanem, czyli przeciwnikiem. Lucyfer Kabały nie jest przeklętym i zdegenerowanym aniołem. Jest tym, który oświeca, który odnawia przez ogień. W naturze istnieje siła, która nigdy nie umiera. Ta siła ustawicznie przekształca istoty, ratując je. Sprawiedliwa i straszna to moc, która zatraca wiecznie. U Hebrajczyków nazywano ją Samael, przez innych na wschodzie Sat'an, a pod łacińskim imieniem znana jest jako Lucifer. Stay sweet.
Tyś był cherubinem pomazanym, nakrywającym. Ja bym cię wystawił, byłeś na górze Bożej Świętej, pośród kamienia ognistego przechadzałeś się. Byłeś doskonały na drogach twoich od dnia tego, którego się stworzony, aż się znalazła nieprawość w tobie. Podniosło się serce twoje dla piękności twojej, na złe używałeś mądrości swojej dla jasności twojej. Obrócą cię w popiół na ziemi przed oczami wszystkich, co na ciebie patrzą. Ślady buntu widoczne są w wielu kulturach. Motyw Fausta, którego Mefistofeles wprowadza w arkana prawdziwej wiedzy, gnozy, ucząc go magii, astronomii i matematyki, nawiązuje on do wątku Prometeusza, który przyniósł ludzkości światło. W hinduizmie to Asuramaya, wśród wtajemniczonych to Fosforus, niosący światło, po łacinie to Luciferus, złowroga istota znana na całym świecie pod różnymi imionami, jako Set w Egipcie, Thor w Skandynawii, Manu i Krishna w Indiach, Hermes w Grecji, Apollo, Ozyrys, Atys, Orfeusz, Merkury, Seitan, Atlas, Mitra, Marduk, Tamus, a że jest androgenny, jest aniołem, więc nie posiada płci i może być czczony również jako kobieta. Królowa niebios, Izyda, Asztarte, Kybele, Rea, Wenus, Junona, Maryja. Hermes, bóg mądrości, zwany również Tot, Tat, Set, Set i Sat-An. Gdy oglądany od swojej złej strony, to Tyfon, egipski szatan. Orfeusz jest jednym z wielu nieśmiertelnych, którzy poświęcili się, by rodzaj ludzki posiadł mądrość bogów. Przez symbolizm swojej muzyki komunikował boskie sekrety ludzkości. Set był czczony w Egipcie. Jego kult związany był z najbardziej odrażającymi praktykami seksualnymi. Sakralny homoseksualizm, kazirodztwo i pedofilia. Rytuały dla Seta, nazywanego również Siriusem, były tak zwyrodniałe, że późniejsi władcy Egiptu starali się wyplenić kult Seta, zamykając świątynie i wyrzucając kapłanów z kraju. W misteriach zawsze ukazywany był w symbolu słońca. Natalis Solis Invicti, dzień niezwyciężonego słońca, przypadający na przesilenie zimowe 21-25 grudnia, był świętem ku jego czci od zarania dziejów. Dies Solis, dzień słońca, Zontag, Sunday, czyli niedziela, jest świętym dniem tego bóstwa. Termin hermetyczny, odnoszący się do wiedzy tajemnej, pochodzi z tradycji okultystycznej, gdzie wynalazcą alchemii był egipski bóg Thoth, którego Grecy nazywali Hermesem Trismegistusem. Thoth w pismach okultystów jak Helena Petrowna Blawacki czy Eliphas Levi utożsamiany jest z szatanem, bogiem tego świata. W tradycji ezoterycznej Trismegistus wprowadził ludzkość w arkana astronomii, magii, astrologii, medycyny i matematyki. Naukowa tradycja ma swoje podstawy w hermetycznych zasadach. Ma swoje początki w naukach Hermesa, znanego Egipcjanom jako Thoth, a Rzymianom jako Merkury. Hermes był uniwersalnym, znanym na całym świecie bogiem, który nauczał astrologii, alchemii i wiedzy tajemnej, która jest jądrem czarodziejstwa. Nauczał uniwersalnych prawd wszędzie. Jego ślady widzimy u Indian amerykańskich, którzy utożsamiali go z kojotem i krukiem. Gdy człowiek wkroczył na ścieżkę odkrywającą siebie, nauczył się panować nad tym mikrokosmosem, w którym jest Bogiem. Może teraz powiedzieć: w pełni akceptuję odpowiedzialność, kim i czym jestem. Istotą, która pomogła człowiekowi osiągnąć ten poziom, jest Lucyfer, anioł ludzkiej ewolucji. Ten wąż, szatan, nie jest nieprzyjacielem człowieka. Jest tym, który stworzył bogów naszej rasy, znających dobro i zło. Wszystkie wyższe i niższe hierarchie emanują z niebiańskiej i ziemskiej dziewicy, wielkiej matki wszystkich religii. Wenus, wielka matka, dziewica, wyłania się z fal morskich, a Kupit lub Eros jest jej synem. Wenus jest późniejszą mitologiczną odmianą Gai, ziemi, która w swym wyższym aspekcie jest naturą. Luty roku 1991, Canberra, Australia. Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów. Sesja rozpoczęła się pogańską ceremonią ku czci bogini Gai, ziemi.
Profesor teologii z Korei Chang Hyun wzywała czcigodne duchy zmarłych. Przez te duchy, twierdziła, przemawia Duch Święty, który oczekuje na ludzi całego świata i wszystkich religii, a także na drzewa, zwierzęta, kamienie, aby doznali iluminacji, olśnienia i weszli do nirwany. Na kongresie głoszono teologię rozwoju, czyli powrotu do prastarych idei oddawania czci naturze, w której wszystko jest boskie. O co ten cały szum? Przecież wcale nie tak bardzo się różnimy. Wierzymy przecież w tego samego Boga. Czyżby? Do Światowej Rady Kościołów, oprócz kościołów chrześcijańskich, należą różne pogańskie kulty, a nawet, o dziwo, Official Church of Satan, Kościół Szatana, Antona LaVeya z San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Et pluribus unum, to ezoteryczne, ekumeniczne hasło, znaczy z wielości jedność. Wszystkie religie świata są w rzeczywistości jedną, uniwersalną religią misteryjną, poświęconą Bogu tego świata. Bogu, który nie ma nic wspólnego z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bogiem Biblii. Czy w tej sytuacji może dziwić fakt, że kapłan drugiego stopnia w Church of Satan, Kościele Szatana, musi posiadać święcenia kapłańskie z Kościoła katolickiego, a z kolei Karol Sancto Subito Wojtyła całuje Koran, obrzydliwą księgę, która ma Biblię za śmieć, chrześcijaństwo za wroga, a Jezusa Chrystusa za oszusta? Powiedzieli: zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, Syna Marii, posłańca Boga. Podczas gdy oni go nie zabili, ani go ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało. Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: zaprawdę Bogiem jest Mesjasz, Syn Marii. Mesjasz, Syn Marii jest tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy. Prawa natury to prawa magii. Gdy boskie tchnienie jest zainspirowane, wszechświat zanika w łonie wielkiej matki, która zasypia odziana w swe niewidzialne szaty. W owym dniu uchwyci się 7 kobiet jednego mężczyzny, mówiąc: swój własny chleb będziemy jadły i swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały. Niech tylko Twoim imieniem się nazywamy. Zdejmij z nas naszą hańbę. Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami. My fellow Americans, we will no longer be oppressed by the fascism of Christianity. And we will no longer be oppressed by the fascism of beauty. Because I see you all sitting out there trying your hardest not to be ugly, trying your hardest not to fit in, trying your hardest to earn your way into heaven. But let me ask you, do you want to be in a place that's filled with a bunch of czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jeszcze tedy za życia Adama potomkowie Kaina zabrnęli na samo dno łotrostwa, bo każde pokolenie przejmowało występki poprzedniego i dodawało do nich nowe. Pałali namiętnością wojny i grabieży, a jeśli który z nich był zbyt lękliwy, by rzucić się w morderczy bój, znajdował inne drogi,
by w obłędnej pysze zadawać gwałty i nasycać swą zachłanność. Przez 7 pokoleń wyznawali oni Boga jako władcę wszechrzeczy i we wszystkich swych czynach zważali na cnotę. Potem jednak stopniowo wypaczyli obyczaje przekazane im przez przodków. Przestali oddawać Bogu cześć należną i nie troszczyli się już o sprawiedliwość w stosunku do ludzi. Jak dawniej w swoich czynach okazywali zapał do cnoty, tak teraz dwakroć goręcej umiłowali niegodziwość. Czytamy w Księdze Rodzaju, że rodzaj ludzki zdeprawował się tak bardzo, że Bóg zmuszony był zainterweniować i zesłał na świat potop. Człowiek współczesny odrzuca Biblię i jej ostrzeżenia, a chociaż cała Ziemia nosi na sobie ślady kataklizmu, odrzuca opisy z Księgi Rodzaju, wyśmiewając się z tragedii potopu, długowieczności ludzi żyjących w tamtych czasach, zagłady 5 miast – Sodomy, Gomory, Admy, Seboim, Soaru. Zapomina, że jeśli tamte wydarzenia były prawdą, to współczesny, zdeprawowany świat, według zapowiedzi Biblii, zginie w ogniu. Żył Nochos po potopie jeszcze 350 lat. Przez cały czas szczęśliwie i umarł, dokonawszy 950 lat żywota. Niechaj nikt, zestawiając krótkie trwanie życia dzisiejszych ludzi z wiekiem owych dawnych mężów, nie sądzi, że nieprawdą jest, by mogli oni żyć tak długo, skoro dziś żaden człowiek nie osiąga takiego wieku. A przyświadczają mojemu opisowi wszyscy historycy dawnych dziejów greckich i barbarzyńskich. Maneton, autor historii Egipcjan, i Berosos, który zebrał tradycje chaldejskie, a także Mochos, Hestiajos i Hieronim Egipcjanin, którzy spisali dzieje Fenicji. Stwierdzają to samo, co ja podaję. Również Hezjot, Hekatajos, Helanik, Akusilaos, a obok nich Eforos i Mikołaj z Damaszku piszą, że dawni ludzie żyli po 1000 lat, ale niech każdy taki ma pogląd na tę sprawę, jaki mu odpowiada. Ślady po ogniu Boga są wciąż widoczne, tak samo jak pozostałości po tych 5 miastach. O, do czego idzie? Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babą. Oszukaństwo, złodziejstwo, kurestwo, Sodoma, Gomora. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. W latach 50. w amerykańskich szkołach w każdej klasie wisiały tabliczki z 10 przykazań, a dzień rozpoczynano modlitwą. W tych czasach nagany w dzienniku szkolnym wyglądały następująco. Steve M. biegał po korytarzu w czasie przerwy. Alan J. Jr. uszczypnął koleżankę w ramię. Matthew C. żuł gumę w czasie lekcji. W latach 60. modlitwa w szkołach została zabroniona. 10 przykazań zdjęto ze ścian. Statystyki szkolne w latach 90. wyglądały już troszkę inaczej. Gwałt na koleżance w szkolnej toalecie, sprzedaż narkotyków w czasie lekcji, ciężkie pobicie kolegi i pocięcie go nożem, handel bronią na terenie szkoły. Czy istnieje szansa, że odrzucenie Boga i jego przykazań ma jakiś wpływ na zachowanie jednostek i społeczeństw? Rosja to przykład narodu wychowanego w systemie ateistycznym. Kwestionowanie ewolucjonizmu darwinowskiego było tam surowo karane. Często słychać głosy, że świat bez Boga będzie lepszy, gdy tylko narody porzucą te stare mity. Ale przecież tak wychowano całe pokolenia w Rosji, w Chinach, na Kubie. Nic prostszego, wystarczy przyjrzeć się, jakie przyniosło to owoce.
Od czasu rewolucji kulturalnej Mao Tse-tunga, wychowanka jezuitów, Chiny są wyniszczone mentalnie i moralnie. Ilość sierot społecznych w Chinach jest oszałamiająca. Rodzice zwyczajnie nie mają ochoty zajmować się dziećmi. Zajmują się nimi katolickie zakonnice. Ciekawe, jakiego wyznania będą chińskie sieroty, gdy dorosną. Środowisko naturalne jest zdewastowane. Powietrze jest tak zanieczyszczone, że nie nadaje się do oddychania. Rzeki to koktajl metali ciężkich i toksyn. Kuba bida z nędzą. Kult wodza Castro. Dodam, że Fidel Castro był również wychowankiem jezuitów, przez 7 lat edukowany przez synów Loyoli, a następnie doglądany przez swojego osobistego doradcę, ojca Armando Lorente. Rosja dożynana była przez innego zwyrodnialca. Józef Stalin był wychowankiem jezuitów w opanowanym przez zakon od czasów cara Aleksandra II seminarium w Tbilisi. Pilnie doglądany przez swego osobistego jezuickiego doradcę Aleksandra Poskrebyszewa oraz koadiutora Armanda Hammera. Komunistyczne książki były gęsto przyozdobione cytatami z Darwina, Huxleya, Spencera i Heckla. Karol Darwin był intelektualnym bohaterem Związku Radzieckiego. W Moskwie znajduje się okazałe Muzeum Darwina, a władze sowieckie wybiły specjalny medal darwinowski na stulecie wydania o powstaniu gatunków. W dzisiejszej Rosji postsowieckiej w ochronie pracuje cała armia ludzi. Co piąty Rosjanin czegoś pilnuje, nie licząc milicji i innych służb. Pilnują domów, samochodów, ludzi, ogrodów, sklepów, upraw, lasów, zwierząt leśnych, zwierząt hodowlanych. Miliony mężczyzn nie robi nic, tylko strzeże, aby inni mężczyźni nie ukradli tego, czego oni pilnują. Miliony ochroniarzy, stróżów, pilnowaczy, goryli, urodzonych, wychowanych i wyszkolonych tylko po to, aby pilnować majątku innych. Kto może, ten kradnie. Prokuratura Generalna Rosji obliczyła, że dochody urzędników państwowych z korupcji wysysają ze społeczeństwa około 130 milionów dolarów w skali roku. Do tego chlanie wody na umór. Pijaństwo Rosjan jest przysłowiowe. Czy istnieje szansa, że odrzucenie Boga i jego przykazań ma wpływ na życie całego kraju? Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Dlatego dalekie jest od nas prawo i nie dociera do nas sprawiedliwość. Wyczekujemy światłości, lecz oto jest ciemność. Wyczekujemy jasności dziennej, lecz musimy chodzić w mrokach. Gdy ludzie stają się amoralni, wołają do rządu, aby im pomógł. Potrzebują jedzenia, więc rząd daje im kartki żywnościowe. W USA 50 milionów obywateli korzysta już z food stamps. Ta liczba systematycznie rośnie. Przy okazji rząd kontroluje to, co jedzą i piją obywatele, a nie jedzą i nie piją zdrowo. Ale rządy nie są zainteresowane zdrowiem swoich obywateli. Czyż gdyby były, dawałyby wolną rękę kartelom narkotykowym, alkoholowym, tytoniowym? Elity potrzebują bezmózgich niewolników. Czemu walka z narkotykami, dopalaczami, sterydami jest wiecznie nieudana? Czyż w epoce technokracji, gdzie satelity śledzą każdy skrawek Ziemi, a wszelka komunikacja jest monitorowana, niemożliwe jest wyłapanie wszystkich bossów narkotykowych? Odpowiedź jest prosta. Beczka ropy kosztuje około 100 dolarów, ale ta sama beczka wypełniona heroiną kosztuje już 100 milionów dolarów. Władza korumpuje. Talibowie w Afganistanie zamykali i niszczyli plantacje maku. Wtedy interweniują Amerykanie. Co się dzieje? Każdy skrawek pola obsiany jest znowu makiem. Może przypadek? Gdy ludzie stają się amoralni, przestępczość się mnoży. W USA blisko 8% obywateli siedzi w więzieniach, a przestępczość stale rośnie. Rok w rok. Kiedyś w krajach zachodu nie zamykano mieszkań. Dzisiaj złodziejstwo, rozboje, morderstwa są powszechne. Więc obywatele wołają do rządu o poprawę bezpieczeństwa. Dają elitom wolną rękę, a rządy montują kamery, systemy monitoringu, wszędzie gdzie się da. W Anglii, w samym Londynie jest już ponad milion kamer. Przestępczość rośnie. W Stanach nad osiedlami latają drony z kamerami i co? Przestępczość stale rośnie. Więcej kamer, więcej kontroli, więcej inwigilacji obywateli. Czy bałagan i anarchia w społeczeństwie nie jest wodą na młyn rządzących? Czy nie wydarzyło się to już wcześniej? Historia się powtarza, ale kto zajmuje sobie głową historią? Plazma, LCD, filmy, PlayStation. Bawmy się, żyjemy w cudownym, nowym świecie.
Rzymsko-katolicy jezuici od XVIII wieku prężnie działają wśród ruchów oświeceniowych i racjonalistyczno-ateistycznych. W Polsce mieliśmy uwielbianego przez naszych racjonalistów Kazimierza Łyszczyńskiego, męczennika ateizmu. Na ironię zakrawa fakt, że był on jezuitą. W XVII-wiecznej Francji istniały całe jezuickie szkoły, które kształciły bożątka, fanatyków gotowych do męczeńskiej śmierci, ad dei majorem gloriam, ku chwale Kościoła i ku większej chwale Boga, oczywiście Boga siedzącego na Watykanie. Wielkim celem armii Loyoli jest odciągnięcie ludzi od Biblii. Ta księga daje ludziom zdolność odróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa. Ośmieszając ją, można zrealizować wielki cel kontrreformacji, usunięcia wszelkiej opozycji i powrotu do systemu totalnej kontroli, jak w średniowieczu, gdzie w XII i XIII wieku papiestwo rządziło królami ziemskimi. Jedyną drogą do tego celu jest zniszczenie biblijnego chrześcijaństwa, które uznaje tylko jednego pana i władcę. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Z tego powodu ateizm nie jest żadną przeszkodą na drodze do realizacji tego celu. Żadnym. Ateizm usuwa Boga, ale wywyższa człowieka. Czemu nie ma wywyższać papieża? Wystarczy spojrzeć na tych wszystkich humanistów i wolnomyślicieli, i prezydentów, premierów, sekretarzy generalnych, pisarzy, filozofów i uczonych, którzy przyjeżdżają do Rzymu całować papieskiego Cezara w rękę. Co oni wszyscy mówią? Posłuchajcie ich dokładnie, czy ktoś ich w ogóle słucha? Mówią, jestem twoim wasalem, Ojcze Święty, jestem twoim wasalem. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Jedyną siłą, która była w stanie zachwiać potęgą rzymskiego Molocha, była protestancka reformacja XVI wieku. Kraje takie jak Niemcy, Szwecja, Holandia, Szwajcaria, Anglia wygnały na pewien czas ze swoich granic watykańskich najeźdźców, zreformowały swoje rządy, sądownictwo, szkolnictwo, odłączyły kościoły od państwa, przestały łożyć na stolicę Piotrową. Powstały państwa narodowe z bogatą klasą średnią, rozwijała się nauka i kultura. Jeśli ktoś w to nie wierzy, to czemu kraje protestanckie zawsze były bogate, a kraje katolickie biedne? Czemu większość współczesnych wynalazków powstała w krajach protestanckich? Czemu Polacy, Irlandczycy, Włosi, Hiszpanie zawsze jeździli za pracą do protestanckiej Ameryki, Anglii, Australii? Czemu nie było odwrotnie? Czemu Polska za panowania przychylnych reformacji Jagiellonów była potęgą militarną i ekonomiczną w epoce zgodnie nazywanej przez historyków Złotym Wiekiem? Czemu z nastaniem jezuickiej kontrreformacji na początku XVII wieku zaczyna tracić wszystko? Smoleńsk, Rygę, Inflanty, lewobrzeżną Ukrainę, a naród pogrąża się w bigoterii, pielgrzymkach, kadzeniach, czuwaniach, adoracjach świętych i obrazów? Czemu kraj poświęcony w 1656 roku Maryi Królowej Niebios przez jezuitę Jana Kazimierza, tak ubóstwianego przez Henryka Sienkiewicza, pogrąża się w chaosie i bezprawiu, aż wreszcie znika z map świata na 123 lata? W 1956 roku kardynał Stefan Wyszyński odnowił śluby lwowskie Jana jezuity Kazimierza, ponownie powierzając kraj łaskawym rękom Maryi Królowej Polski. Po co? Przecież gołym okiem widać, że Maryja opiekuje się tym krajem jak bocian żabą. Czy nie jest to czas na nową reformację? Czy nie jest to czas powrotu do Boga i Jego słowa? Czy to przypadek, że wszyscy spowiednicy królów polskich od Stefana Batorego aż po Augusta Poniatowskiego byli jezuitami? Czy to przypadek, że rok 2012 był rokiem Piotra Skargi, zdrajcy wzywającego do ataków na inowierców i anarchii, pismem z 1592 roku? Jezuity Piotra Skargi, który wraz z drugim zdrajcą, Fryderykiem Barszczem, agitował za zrywaniem Sejmu. Czy to przypadek, że wszyscy doradcy prezydenta USA Baracka Husajna Obamy są absolwentami jezuickich uczelni, a raczej prani mózgów Georgetown, Fordham, Marquette? Czy to przypadek, że świat zamienia się w jedno wielkie więzienie bez krat, gdzie obywatele są karmieni, doglądani, obserwowani, straszeni nigdy nie spłacalnym długiem publicznym, zabawiani głupawymi filmami i programami? Popatrzmy, jaki jest stosunek elit do Biblii i biblijnego chrześcijaństwa.
Czyż nie jest ono przedstawiane jako aberracja, odchylenie, a chrześcijanie jako nudni, tępi fanatycy, nieżyciowi debile zagrażający sobie i innym? A pierwszym grzechem był stosunek cielesny. Ja nie zgrzeszyłam. Powtórz, nie zgrzeszyłam. Ewa była słaba. Powtórz. Powtórz. Ewa była słaba. I Bóg rzucił na Ewę klątwę. Była to klątwa krwi. Mamo, wypuść mnie. Błagam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Nauka nie jest naszym Bogiem. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Nie pochodzimy od nauki. Znajdźcie sobie pracę. Nie marnujcie pieniędzy z moich podatków. Mimo że oczy odmówiły posłuszeństwa, wiem, że Bóg mnie kocha. Kocha wszystkie owieczki. Ciebie też. Płonę. Wyluzuj. Ogień piekielny pali mnie żywcem. Bestia jest wśród nas. Czym się zajmujesz? Handlem. Sprzedaję prawdę. Święte słowa prawdy. Od Księgi Rodzaju po Apokalipsę. Słowo Boże. W czasach niedoli i potrzeb przynosi mi to sporo forsy. O co chodzi? O pieniądze. Cała odpowiedź. Do, re, mi, for, sa. Nic nie rozumiem. Dlaczego w szkołach uczy się wyłącznie materialistycznej ewolucji, teorii bez dowodów? Dlaczego do telewizji, do radia nie są zapraszani naukowcy odrzucający darwinizm? Przecież to byłby hit. Pośmiejmy się z tych żałosnych idiotów, tych doktorów, profesorów, boki zrywać. A jak jeszcze powiedzą coś o biblijnym potopie, pierwszych ludziach w ogrodzie Eden albo o Bogu Stwórcy, przecież ludzie w mieszkaniach będą tarzać się po podłodze. Zysk ze spotów reklamowych nadawanych w tym czasie antenowym natychmiast podskoczy o kilkaset procent. Prawda jest taka, że ludzie słuchający ich argumentów mogliby odkryć, że darwinizm i ateizm to nie jest racjonalne rozwiązanie. Mogliby stwierdzić, że oświeceni ewolucjoniści z Atlantyckiego Instytutu Nauk w Ben Salem wciskają im kredyt we frankach klingońskich, śliczną wydmuszkę. Gdyby twoje prawo nie było moją rozkoszą, dawno zginąłbym w moim utrapieniu. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Demokracja przeradza się stopniowo w imperium totalnej kontroli. Państwo ingeruje w każdy aspekt życia jednostki. Edukację, służbę zdrowia, transport, łączność, rozrywkę, przemysł, zatrudnienie, rolnictwo, prawo do własności, narodziny, śmierć. W drugim tomie Demokracji w Ameryce Alexis de Tocqueville ostrzega przed tyranią, która nie ma swego historycznego precedensu. Obywatel w takim systemie jest łagodnym zwierzęciem, karmionym i doglądanym przez stan. Państwo zapewnia wszelkie potrzeby jednostki w zamian za jej wolność i inicjatywę. Bawcie się i nie zadawajcie pytań. Demokracja jest rządami tłumu. Myślimy, że kontrolujemy polityków, ale przecież w kółko głosujemy na tych samych ludzi. Tłumem można łatwo sterować, strasząc i opowiadając cudowne historie. Filozof Friedrich Hegel pisał, że motłochowi wystarczy dać tak zwane wolne wybory, a wtedy będzie miał lepsze samopoczucie, łudząc się, że ma wpływ na cokolwiek. Gdy demokracja kuleje, a ekonomia rozchodzi się w szwach, wtedy ludzie wołają do rządu o pomoc, a rządy się już nimi zajmą. Z chaosu jedność. Wydarzyło się to wcześniej, wydarzy się i teraz.
Na naszych oczach dokonywana jest kontrolowana rozbiórka Starego Świata. Eksperyment pierwotnie przeprowadzony w Paragwaju, Argentynie, Chile obejmuje już cały świat. Jesteśmy na drodze do tyranii globalnej. Novus Ordo Seclorum, nowa globalizacja, nowy ład, nieustanny rozwój. Były prezydent Bill Clinton, absolwent jezuickiego Uniwersytetu Georgetown, nazywa to trzecią drogą, a George Bush senior z dumą używa terminu The New World Order, nowy porządek świata. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na 1 godzinę wraz z bestią. Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii. Nienawiść, którą Europa manifestowała dawniej względem centralnej, eklezjalnej władzy, szybko zanika. W przyszłości pośród narodów europejskich ujrzymy generalną zgodę, aby wywyższyć papiestwo. Bogactwo narodów będzie oddane w jego ręce. Biblia mówi, że Bóg troszczy się o ludzi, którzy są Mu wierni, a ci, którzy odrzucają Stwórcę, są pozbawieni Jego błogosławieństwa i pomocy. Czy to prawda? Karol Marx miał 6 dzieci. 3 umarło z głodu w niemowlęctwie, kolejna 2 popełniła samobójstwo. Marx umarł w 1883 roku, zawsze miał podgórkę, na jego pogrzebie było zaledwie 6 osób. Inny słynny materialista, Karol Darwin, miał 10 dzieci. Mary i Robert zmarli w niemowlęctwie. Henrietta oszalała w wieku lat 15. Kolejnych 3 synów Darwina chorowało tak często, że ojciec uważał ich za inwalidów. Aleksander Sołżenicyn, wybitny rosyjski pisarz i historyk, autor Archipelagu Gułag, powiedział kiedyś w wywiadzie, że będąc dzieckiem, często słyszał, jak starzy ludzie, wspominając wszystkie te wojny, czystki bolszewickie, głód, śmierć milionów obywateli i całkowitą dewastację kraju, mawiali, że ludzie zapomnieli o Bogu i dlatego wszystkie te nieszczęścia spadły na Rosję. Pisarz wspomina, że traktował te słowa jak bajdurzenie starców. Na koniec wywiadu Sołżenicyn stwierdził: od 50 lat badam historię swego kraju, tych wszystkich kataklizmów i okropności, które się tutaj wydarzyły, i gdyby ktoś teraz zadał mi pytanie, dlaczego takie nieszczęścia spadły na twój kraj, bez zastanowienia powtórzyłbym za tymi, których słuchałem jako mały chłopiec. Dlatego, bo ludzie zapomnieli o Bogu, dlatego te wszystkie nieszczęścia spadły na nas. Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebios. Nawet i ryby morskie giną. Zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości.
rzekł wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jako Bóg, znający dobro i zło. Dlaczego wszechświat i my sami istniejemy? Gdy znajdziemy odpowiedź na to pytanie, będzie to ostateczny triumf ludzkiej inteligencji. Poznamy bowiem myśli Boga. Czy można się dziwić, że ludzie świadomie wybierają ateizm? Czy człowiek kierujący się zdrowym rozsądkiem i umiłowaniem osobistej wolności da się zniewolić przez religijnych hipokrytów? Cały fałszywy system religijny świata ma na celu produkcję dwóch typów ludzi. Zakłamanych dewotów z jednej strony i niewierzących z drugiej. Ta fałszywa religia oparta jest na jednej zasadzie, że człowiek może zbawić się sam, a ludzkość w wyniku ewolucyjnego rozwoju może sama się oczyścić, podnieść się na wyższy poziom, odrodzić. Ale prawda jest taka, że ludzkość nie jest w stanie odrodzić się sama, bo nie dąży do tego, co boskie, ale do tego, co niskie. Demoniczne. W 1933 roku powstaje pierwszy manifest humanistyczny, a następnie zostaje podpisany przez czołowych intelektualistów świata. W 1937 roku powstaje drugi manifest. W przedmowie do tych dokumentów czytamy, że, cytat, humanizm jest filozoficznym, religijnym i moralnym punktem widzenia tak starym jak ludzka cywilizacja. Koniec cytatu. W manifestach humanistycznych utożsamianie humanizmu z religią występuje często. Ateiści twierdzą, że humanizm jest bezideowy. Bajeczka dla Tomeczka. Humanizm jest religią i jest uczony w szkołach. Jest oficjalną ideologią współczesnego antychrześcijańskiego świata. Pojawia się w każdej dziedzinie życia. Wszelkie kwestionowanie jego zasad wywołuje uśmieszki na twarzach lub poważniejsze kłopoty. W 1965 roku pozycja humanizmu została potwierdzona przez amerykański Sąd Najwyższy w sprawie US vs. Seeger. Cytat. Humanistyczna wiara ma być rozpatrywana jako wiara religijna przez prawa stanowe. Koniec cytatu. Według tajemnej wiedzy człowiek poprzez ciągły rozwój ustawicznie przezwycięża ograniczenia swojej natury, wyzwalając się ze swej śmiertelnej skorupy, zmierzając do swego uwolnienia. Człowiek ery genomu dotrze do ostatecznej granicy swego losu. Pozna plan umożliwiający przekształcenie własnego gatunku. Dzień po dniu materia zastępowana jest przez ducha, człowieczeństwo, przez boskość. Ostatecznie zmiana będzie kompletna. Bóg objawiony w ciele, takie będzie jego imię. To zapiski ojca dotyczące Graala. Każdy ślad, którym podążał, każde odkrycie, wyniki jego badań na temat świętego Graala. Całe jego życie. Wierzysz w istnienie Graala? Poszukiwanie Graala to poszukiwanie boskości w każdym z nas. W manifestie pierwszym sformułowania religijne i wiara w odniesieniu do humanizmu pojawia się w punktach 1, 2, 6, 8, 9, 12 i 13. Czytamy w nich, że humanizm jest religijną filozofią zbudowaną na ateizmie i teorii Darwina. Wbrew temu, co sądzi większość tzw. chrześcijan, humanizm z założenia jest antychrześcijański. Ludzie poszukiwali uniwersalnej religii albo drogi życia. Jaka religia mogłaby sprostać tym oczekiwaniom? Oczywiście humanizm. Daje on podstawy stania się wielką światową wiarą. Edward L. Erickson, autor książki Humanist Way, zgadza się, że humanizm jest religią. Zresztą podtytuł jego książki brzmi Wprowadzenie do etycznej religii humanizmu. Humanist Manifesto I oświadcza również, że humanizm oparty jest na teorii ewolucji Darwina. W
wszechświat jest samoistniejący, a człowiek jest częścią natury, jest zwierzęciem, które powstało dzięki serii naturalnych procesów. Obawiam się tylko, że jest to kwestia wiary, brak dla tych mrzonek naukowych dowodów. Impotencja teorii Darwina w odniesieniu do molekularnej podstawy życia jest oczywista. W profesjonalnej literaturze naukowej występuje całkowity brak jakiegokolwiek modelu, według którego skomplikowane biochemiczne systemy mogłyby powstać. Manifest humanistyczny trzeci głosi, że, cytat, humanizm jest progresywną filozofią życia, w której nie ma miejsca dla żadnej siły wyższej, a człowiek może wieść etyczne życie ku większemu dobru ludzkości. Podstawą humanizmu jest ludzki rozum, koniec cytatu. Całość brzmi cudownie, ale zawiera błąd logiczny. Jeśli wszechświat powstał w oparciu o naturalne, bezmyślne procesy, to człowiek jako istota jest niczym innym i niczym więcej, jak tylko przypadkowym tworem funkcjonującym dzięki ultrazłożonym procesom chemicznym. Nasze procesy myślowe są niczym innym jak losowymi reakcjami chemicznymi. Według tej naturalistycznej bajeczki 99,9% historii wszechświata obyło się bez człowieka, a 2/3 jego historii dotyczy tylko bakterii. W takim świecie człowiek nie ma żadnego znaczenia. W tym świecie nie istnieje dobro ani zło. Przykład, jeśli jedno zwierzę zjada młode innego zwierzęcia na oczach jego matki, to nie jest to ani dobre, ani złe. To się po prostu dzieje, jest to walka o byt, naturalna selekcja. Humanizm oparty o wrodzone możliwości rozumu i naturalistyczną teorią początku w darwinizmie nie może określać, co jest dobre, a co jest złe, a samo pojęcie etyki wziął z innego źródła. Dlaczego nie spodziewacie się od Boga wielkoduszności? On stworzył was według pewnych stadiów. Czyż nie widzieliście, jak Bóg stworzył 7 niebios nałożonych warstwami? Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Skąd zatem humaniści wzięli pojęcie etyki, unikając przy okazji słowa moralność, bo to już się nieprzyjemnie kojarzy? Tak, tak, to żałosne, ale wzięli to z 10 przykazań Boga Stwórcy, który ogłosił je całej ludzkości pod górą Synaj w Arabii. Usunęli te, które im najbardziej nie pasowały, a samą pigułę nazwali wartościami etycznymi. Rare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką, napisał Seneka starszy. Człowiek jest słaby, zmienny, grzeszny, omylny. Jeśli wartości etyczne czerpane są z ludzkiego rozumu, muszą się ustawicznie zmieniać i zmieniają się. Etyka oparta na ateizmie jest subiektywna, relatywna, czyli w praktyce to, co jest etyczne dla mnie, niekoniecznie musi być etyczne dla kogoś innego. Nie ma tu miejsca na prawdę absolutną. W takim świecie homoseksualizm, eutanazja, kłamstwo, cudzołóstwo, aborcja, pedofilia nie są ani dobre, ani złe. Po prostu są. Złodziejstwo, donosicielstwo, łapówkarstwo to przejaw zaradności życiowej, ewolucyjnego triumfu silnego nad słabym. Dla przypomnienia, aborcja w humanistycznym społeczeństwie nie jest zabójstwem, tylko zabiegiem, a dziecko w brzuchu kobiety nie jest dzieckiem, ale fetusem, którego można wrzucić do kosza razem z ligniną. Kłamstwo jest istotnym elementem życia społecznego. Dzieci, które nie kłamią, mogą mieć poważne problemy rozwojowe. Społeczeństwo sowieckie jest prawdziwym urzeczywistnieniem idei proletariatu. Socjalistycznego humanizmu. Humanizm jest odrzuceniem Boga i całkowitym wywyższeniem człowieka. Humanizm to marksizm. Wszechświat jest jednolity, perfekcyjny i logiczny. Prawa natury nie powinny istnieć w świecie, który powstał przypadkowo, ale istnieją. Człowiek ani zwierzę nie powinni wykazywać żadnych skłonności do zachowań altruistycznych. Według materializmu szkoda na to czasu i energii, ale ludzie i zwierzęta takie zachowania wykazują. Ludzie w gruncie rzeczy chcą być dobrzy. Pytanie, skąd bierze się w nich dobro i chęć czynienia dobra? Jakie jest jego źródło?
bo ona nie wie tego, żem ja dawał jej zboże i moszcz i oliwę. Nawet dawałem jej obfitość srebra i złota, które oni obracają na Baala. Obecne nastawione na zysk społeczeństwo okazuje się być niewystarczające. Socjalistyczny i nastawiony na współpracę system musi być ustanowiony tak, aby równomierne rozłożenie środków potrzebnych do życia było możliwe. Społeczeństwo nastawione na zysk to kapitalizm, ale Humanist Manifesto powtarza jak Katarynka papieskie encykliki społeczne Rerum Novarum, Quadragesimo Anno oraz myśli błogosławionych ojców romanizmu Tomasza Zakwinu i Augustyna. Humanist Manifesto mówi również, że, cytat, sprawiedliwe i bezklasowe społeczeństwo nastawione na równomiernie rozłożoną współpracę musi być ustanowione, koniec cytatu. Ale takie społeczeństwo to marksizm. Jaki ekonomiczny system jest całkowicie w opozycji do biblijnego chrześcijaństwa, ma ewolucję Darwina za swoją podstawą filozoficzną i śni sny o globalnej, scentralizowanej, korporacyjnej władzy? To komunizm. W następnym rozdziale zastanowimy się, kto stworzył komunizm, bo wbrew pozorom nie był to Karol Marx. Pomyślmy, czemu klasa średnia na całym świecie powoli zanika, czemu znika drobna przedsiębiorczość, a rynek pracy kontrolują coraz potężniejsze korporacje, czemu dzisiejszy kryzys jest tak dotkliwy i obejmuje już cały świat. Czy nie stoimy u progu nowej globalnej rzeczywistości? Takiego zdania był profesor Hans Küng, wybitny humanista, wielki promotor globalnej etyki, były szef Global Ethic Foundation w Tybindze. Wiem, że to nudne, ale Hans Küng, humanista, był przy okazji jeszcze jezuitą. Czy nadal wierzymy w piękną, metafizyczną opowieść, że ateizm jest neutralny światopoglądowo? Ludzkie ciało jest najbardziej perfekcyjnym produktem ziemskiej ewolucji. Zaangażowane jest, by reprezentować boskość, najwyższy możliwy stan. Stało się niezbędne dla nowej religii, by powstać. Uformowana jest na naturalnych ludzkich instynktach. Nazwano ją satanizmem. Zewnętrznie narody cieszą się okresem wzrostu, bogactwem, oszałamiającym rozwojem techniki, ale pod powierzchnią kryje się materialistyczny relatywizm moralny, zepsucie i duchowe cudzołóstwo. Humanizm przejawia bezkrytyczną wiarę w ludzki rozum. Ta wiara pochodzi z gnozy. To okultyzm utrzymuje, że człowiek staje się istotą boską, że posiada nieśmiertelną duszę. Dla porównania w katolicyzmie wiara w rozum to tak zwane prawo naturalne, lex naturalis. Jest to pojęcie opierające się na założeniu, że ciało człowieka jest śmiertelne, ale jego ludzki umysł jest nieupadły, doskonały. Tomasz Zakwinu napisał w Summa Theologica, że człowiek posiada upadłe ciało, ale ludzki intelekt, rozum, jest nieupadły, boski. Dlatego człowiek może podejmować decyzje, które równe są prawu Boga. Dokładnie tego samego uczy gnoza, okultyzm, tajemna wiedza wtajemniczonych. Sokrates nauczał, że posiada demonium, duchową cząstkę, która kieruje go ku mądrości. Demonium Sokratesa był wołus, duch, umysł, zrozumienie boskości. Wołus Sokratesa, pisze Plutarch, był czysty i połączony z ciałem. Każda dusza ma rozum, bez której człowiek nie jest sobą. Mam autorytet króla królów. Papież ma władzę, aby zmieniać czasy, nawet przykazania Chrystusa. Rozwój katolickiego prawa naturalnego nie wywodzi się z Biblii, ale od greckich filozofów. Ufamy, że papież zawita do ONZ i przemówi do wszystkich religii na tej planecie oraz da nam duchowe spojrzenie na trzecie milenium, tysiąclecie, w którym ujrzymy integrację i harmonię ludzkości. W 2008 roku papież Benedykt XVI argumentował przed Zgromadzeniem Narodów Zjednoczonych, że, cytat, prawa człowieka winny być wyryte w kamieniu, ponieważ są one kluczem do światowego pokoju i bezpieczeństwa. Prawa człowieka oparte są na prawie naturalnym, które jest zapisane w ludzkich sercach.
Koniec cytatu. W czasie rewolucji francuskiej deklaracja praw człowieka została ustanowiona przez Zgromadzenie Narodowe. Zawierała ona 17 praw. W 1948 roku zostało dodanych następnych 13 praw człowieka. Obecnie mamy 30 praw człowieka zapisanych w Deklaracji Narodów Zjednoczonych. Nasuwa się pytanie, czy przywódca tak zwanego Kościoła chrześcijańskiego nie powinien wzywać do zachowywania praw Boga, Stwórcy świata i Jego prawodawcy, zamiast wychwalać pod niebiosa prawa człowieka, mające swój początek w ateistycznej rzezi rewolucji francuskiej? Religią papiestwa nie jest biblijne chrześcijaństwo, ale humanizm alias lucyferianizm. Zamiast być posłusznym Stwórcy i prawodawcy, humanizm tworzy własne prawo. Człowieka stawia jako najwyższy, absolutny autorytet, a jego zawodny, grzeszny rozum jako nieomylne źródło prawdy. Nadchodzący rząd światowy będzie oparty o wspólną światową religię, uproszczoną i zunifikowaną. Musimy zmierzać tak szybko, jak to możliwe, do jednego rządu światowego i jednej światowej religii, podległych jednemu światowemu przywódcy. Byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Nowo zbudowany teleskop papieskiego watykańskiego obserwatorium astronomicznego nosi nazwę Lucifer. Czy to nie dziwne? Przypomnę, że biblijny Lucyfer jest wrogiem Boga, upadły anioł, który stał się szatanem, przeciwnikiem. To trochę tak, jakby Adolf Hitler, prowadząc kampanię rosyjską 1941 roku, trzymał na swoim stoliku nocnym portret Józefa Wisarionowicza Stalina. Dozwolone jest korzystanie z wiedzy zdobytej dzięki diabłu, zakładając, że zachowanie i użytkowanie jej nie opiera się na nim. Bo wiedza dobra jest sama w sobie, a grzech związany z jej zdobyciem nieistotny. Jezuici praktykowali okultyzm w swojej najbardziej złowrogiej formie, czarną magię, więcej niż jakiekolwiek inne stowarzyszenie. Jej właśnie zawdzięczają swoją potęgę i wpływy. Mesmeryzm lub hipnoza jest niezwykle ważnym elementem okultyzmu. Jezuici byli obeznani z hipnozą i praktykowali ją całe stulecia przed Antonem Mesmerem i Charcotem. Chiromancja jest uzasadniona, jeśli spośród linii i załamań dłoni odczytujemy najbardziej tajne sekrety duszy. Nie czujmy zaniepokojenia, gdy mistycyzm staje się częścią edukacji. 23 października 1996 roku papież Jan Paweł II, przemawiając w Papieskiej Akademii Nauk, powiedział, że ewolucyjna teoria Darwina jest faktem, akceptując to, że człowiek i małpa wyewoluowali od wspólnego przodka, tym samym redukując biblijny zapis z Księgi Rodzaju do zwykłej bajki. Komentując encyklikę Humani Generis Piusa XII, przyjaciela faszystów, papież Wojtyła nazwał biblijny opis stworzenia świata w 6 dniach nonsensem. W 2007 roku Józef Ratzinger, Benedykt XVI, określił kreacjonizm jako absurd, twierdząc, że posiadamy wystarczającą ilość dowodów naukowych na potwierdzenie teorii ewolucji. Nasuwa się znowu proste pytanie, czemu przywódcy tak zwanego Kościoła chrześcijańskiego tak swobodnie odrzucają Biblię, księgę będącą podstawą chrześcijaństwa? Odpowiedź jest prosta. Rzymski katolicyzm nigdy biblijnym chrześcijaństwem nie był, nie jest i z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że nigdy nim nie będzie.
Biblijny Bóg Stwórca jest ogromnym zagrożeniem dla watykańskiego systemu, skoro Bóg Biblii jest Stwórcą, jest również i prawodawcą. Ale według prawa kanonicznego to Kościół jest prawodawcą, dlatego właśnie papiestwo zmieniło 10 przykazań z góry Synaj i ustanowiło własne. Drugie przykazanie zakazujące kultu figur i obrazów całkowicie wycięto z katechizmu. Czwarte przykazanie mówiące o święceniu pamiątki stworzenia, sabatu, czyli soboty, zmieniono w święcenie niedzieli, pogańskiego dies solis, dnia czcigodnego słońca. Oprócz tego Rzym dokonał jeszcze kilku pomniejszych zmian, a brakującą dziurę po usuniętym drugim przykazaniu załatał, rozdzielając przykazanie 10 na 2 przykazania. Bóg Biblii jest Stwórcą oraz Prawodawcą, a co za tym idzie, jest również jedynym Zbawicielem. Ale zgodnie z uchwałą Soboru Rzymskiego 1047 roku, to katolicyzm jest Zbawicielem, to on jest jedyną drogą do Boga, portalem, który wpuszcza owieczki do nieba, przy okazji goląc je najpierw gruntownie. Czy konie mogą biegać po skale? Czy wołami można orać morze? Lecz wy obróciliście prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun. Jezuici, zakon stworzony do walki z protestancką reformacją, biorą aktywny udział w walce przeciwko Pismu Świętemu od początków swego istnienia, od połowy XVI wieku. Najpierw na czele inkwizycji mordowali ludzi, dbając o to, aby Biblia pozostała niedostępna. Następnie, gdy nie udało im się zablokować rozprzestrzeniania Biblii, wzięli czynny udział w jej ośmieszaniu i podważaniu, m.in. przez uniwersytety w Tybindze, Sorbonie, Ingolstadt. To oni właśnie stworzyli nowoczesny, racjonalistyczno-materialistyczny ateizm. Do zakonu należeli lub utrzymywali bliskie z nim relacje Voltaire, Diderot, Baruch Spinoza, encyklopedyści i jakobini, Adam Weishaupt, Emanuel Swedenborg, Julius Wellhausen, twórca tzw. wyższej krytyki biblijnej sprowadzającej Pismo Święte do poziomu makulatury. Dodatkowo Brooke Westcott i Fenton Hort, twórcy sfałszowanego tekstu greckiego będącego podstawą tłumaczeń dwudziestowiecznych Biblii. Synowie Loyoli prężnie działali na polu propagowania teorii ewolucji. Emil Lissend poszukiwał śladów praczłowieka w Tianjin w Chinach, a jezuita Pierre Teilhard de Chardin, wielbiciel Darwina i guru współczesnego spirytyzmu zwanego New Age, dokonał bezczelnego fałszerstwa, tworząc człowieka pekińskiego i człowieka z Piltdown. Zresztą całe drzewo genealogiczne człowieka można wsadzić między bajki. Człowiek z Nebraski, profesora Henry'ego Osborna, powstał na bazie trzonowego zęba pekari, dzikiej świni. Z pomieszanych gnatów różnych zwierząt powstały australopiteki, a także Homo habilis doktora Louisa Leakeya. W 1891 roku dr Eugène de Boilly poskładał Pithecanthropus erectus, czyli człowieka z Jawy. Dokonał tego cudu, mając do dyspozycji kawałki kości udowej, kilka zębów oraz fragment puszki mózgowej. W rezultacie powstały prześliczne portrety człowieka jawajskiego, a paru facetów dochrapało się profesury. W dziedzinie astronomii mieliśmy całą bandę jezuitów, wiecznych kłamców, wymienię tylko jednego. George Henry Lamarck, zwany ojcem Big Bangu, czyli teorii Wielkiego Wybuchu. W skrócie, wszechświat nie miał projektanta, ale za to miał wielkie BAM. Spowodowało to powstanie wszystkiego, co obserwujemy. Amen. Teorii Wielkiego Wybuchu oraz innych bajeczek w rodzaju tablic Heckla nadal uczy się w szkołach. Odkładając na bok wszelki prywatny osąd, musimy być zawsze gotowi do zaakceptowania następującej zasady. Wierzę, że białe, które widzę, jest czarne, jeśli tylko kościół hierarchiczny tak to definiuje. Jeśli ktoś ma palącą potrzebę, może zabezpieczyć sobie część majątku innych, ponieważ własność prywatna jest niemoralna. Wszyscy ludzie, jednostki i rządy posiadają moralne prawo do redystrybucji dóbr posiadanych przez właścicieli majątku.
Podobnie interpretują własność prywatną inne dokumenty Kościoła, jak Summa Theologica Tomasza z Akwinu, Rerum Novarum Leona XIII, Laborem Exercens papieża Jana Pawła II z 1981 roku i Solicitude Rei Socialis z 1987 roku. Sprawiedliwość społeczna według katolicyzmu polega na zabraniu tym, którzy mają, i oddaniu tego w ręce tych nierobów, którzy nie mają. Katolicka redystrybucja dóbr przez Biblię określana jest słowem kradzież. Pismo Święte opiera całą ekonomię na prawie i ochronie własności. Nie uznaje również papierowych pieniędzy, tylko transakcje w złocie i srebrze. Za to między innymi odstrzelony został prezydent USA John Fitzgerald Kennedy, bo próbował zamknąć prywatny bank Federal Reserve oraz przywrócić sztywny kurs dolara do złota zamiast do fiat, czyli papierowych świstków bez wartości. Na zasadach rerum novarum funkcjonuje cała Unia Europejska. Zabiera tym, którzy jeszcze mają, m.in. Anglikom i Niemcom, a daje biedakom, Grekom, Portugalczykom, Polakom. Dodam, że akty założycielskie Unii podpisane były na Watykanie w sali Horacjuszy. Majątek prywatny istnieje wyłącznie w kapitalizmie. W ustroju faszystowskim i komunizmie majątek obywateli należy do państwa. Papieskie encykliki społeczne to komunizm w czystej postaci. Następne pytanie nasuwa się samo. Kto stworzył komunizm? Z początkiem XVII stulecia Paragwaj stał się zamorską prowincją z nadania generała zakonu, który otrzymał wszelką władzę od dworu hiszpańskiego. Jezuici doglądają ich pilnie. Każda niesubordynacja karana jest chłostą, głodem, zastraszaniem. Czerwone dzieci Paragwaju nie znają innego autorytetu poza dobrymi ojcami jezuitami. Nawet nie zdają sobie sprawy, że są poddanymi króla Hiszpanii. Żaden Hiszpan ani Portugalczyk nie miał wstępu do redukcji. Guarani uczeni byli ślepego posłuszeństwa i trzymani w całkowitej niewiedzy, utwierdzeni w absolutnym despotyzmie, który zniewalał ich ciała i dusze. Komunizm powstał i był udoskonalany w Paragwaju. Zakon jezuitów przez 150 lat prowadził tam swoje kołchozy, zwane redukcjami. Indianie Guarani byli niemiłosiernie eksploatowani, zbierając kauczuk, minerały, produkując różnorakie dobra użytkowe za spanie i michężarcia. Własność prywatna nie istniała, nawet łyżka do jedzenia była tupanbak, własnością Boga, czyli własnością państwa jezuitów. Mieszkali w ogromnych komunach, gdzie żyli, pracowali i umierali. Kolektywizm. Przez półtora wieku Guarani nie byli kształceni i nie znali żadnego innego języka poza własnym. Kościół nie potrzebuje wykształconych niewolników. Komuna trwała w najlepsze aż do 1750 roku, kiedy to katoliccy monarchowie odkryli źródło niebywałego bogactwa zakonu. Jak Indianie Guarani żyli w niewiedzy, tak i królowie Hiszpanii i Portugalii nie zdawali sobie sprawy, że są robieni w konia przez wiecznych kłamców jezuitów. Na polecenie katolickich monarchów Europy zakon został zniesiony na zawsze przez papieża Klemensa XIII w lipcu 1773 roku. Bullą Dominus ac Redemptor Noster. Jednak już w 1814 roku zakon zostaje reaktywowany bullą Piusa VII Solicitudo Omnium Ecclesiarum i od tej pory rządzi niepodzielnie na Watykanie, stając się najpotężniejszą organizacją na świecie. Kościół katolicki zachował tradycję pierwotnego kościoła gnostyckiego. Tam zachowywane są prawdziwe tajemnice. Katedry dedykowane poszczególnym świętym, udekorowane ornamentami, symbolami, kadzidłami, świecami, woda święcona, święta i obrzędy, wszystkie pochodzą z pogaństwa, a uświęcone zostały przez przyjęcie ich przez Kościół. Jeśli ktokolwiek zaprzecza, że w sakramencie Najświętszej Eucharystii są zawarte prawdziwe, rzeczywiste i substancjalne ciało i krew wraz z duszą i bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, a w konsekwencji cały Chrystus, niech będzie przeklęty. A tak na marginesie, film Misja z Robertem De Niro i Jeremym Ironsem o dobrych jezuitach w Ameryce Południowej jest grubym kłamstwem od początku do końca.
Według Biblii ofiara Pana Jezusa Chrystusa była całkowicie wystarczająca i ostateczna. Ale katolicyzm odrzuca odkupienie w Chrystusie, wplatając wiernych w wielką kościelną mistyfikację. Eucharystia jest liturgicznym odrzuceniem ofiary Chrystusa i akceptacją papieskiego „zbaw się sam z naszą pomocą”. Czym jest Eucharystia? To okrągły wafel z napisem IHS, który według Kościoła oznacza Jesus Hominum Salvator. Dziwnym trafem wafle z napisem IHS dawano wiernym w Imperium Rzymskim. Wierni zjadali je we wszystkich świątyniach Izydy, Królowej Niebios. Napis na waflu IHS oznaczał Izydę, Matką Bogów, Horusa, zawsze przedstawianego jako dzieciątko, i S, czyli Seba, Ojca Bogów. Taki zestaw funkcjonuje w każdej religii misteryjnej od czasu Sumerów. Słońce, Księżyc i Merkury, Tot, były najwcześniejszymi bóstwami Egiptu, spersonifikowanymi w Ozyrysie, Izydzie i Hermesie. Eucharystia jest jednym z najprostszych i najbardziej kompletnych ceremonii w magii. Składa się z przekształcania rzeczy zwykłych w boskie i zjadania ich. Najwyższa forma Eucharystii jest wtedy, gdy element poświęcony jest jeden. W hinduizmie według Lainga Puran, strona 338, czytamy, że Shiva objawia się jako dzieciątko, a bogini Kali bierze go w ramiona, obnaża swe piersi spływające mlekiem i karmi go. W innych kulturach jest identycznie, stąd właśnie mamy Jezusa, przedstawianego na świętych obrazkach jako niemowlaka. Tak samo działo się wcześniej, od Sumeru aż po Imperium Rzymskie. Epifanius w Adversus Hereses, tomie pierwszym na stronie 1054, oświadcza, że zwyczaj ofiarowania i zjadania Eucharystii ma swój początek wśród kobiet w Arabii. Bezkrwawa ofiara mszy ma swój rodowód głęboko w misteriach pogańskich. Tacyt w swojej historii w tomie trzecim na stronie 106 pisze, że wśród Chaldejczyków, Babilończyków żadna krwawa ofiara na ołtarzu Wenus, Asztarte, Melitty, Izydy, czyli de facto tego samego bóstwa pod różnymi nazwami, nie była dozwolona. Oprócz IHS na waflu mamy również krzyż w kształcie plusa, to jest święte Tau, czyli krzyż. Adorowany był powszechnie w misteriach religijnych. Oznacza on Bala, czyli Pana Dominusa. Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z Tobą wiodę spór, kapłanie. Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z Tobą potknie się i prorok w nocy. Prowadzisz swój lud do zguby. Wspólną cechą państw katolickich jest zawsze korupcja, bałagan organizacyjny, słabe szkolnictwo oraz bieda większości populacji. Katolik Aleksander Brückner tak opisywał kontrreformacyjną rzeczywistość XVII-wiecznej Polski. Katolicyzm wracał w dawny stan posiadania, powiększył go nawet w ciągu wieku. Ale ów powrotny katolicyzm nie był już ten światły, co Sobór Trydencki wydał, reformę dyscypliny przeprowadził, o szkołach i seminariach stanowił, lecz zawodził powoli na dawno opuszczone tory średniowieczne, które zdawało się na zawsze dla reformacji porzucił. Zamiast ducha chrześcijańskiego panowała wszechwładnie obrzędowość i wszelkie dawne jej praktyki. Posty, drogi krzyżowe, czuwania, relikwie, kult świętych i maryjny, nadmiar świąt i procesji, przesądy, zabobony i egzorcyzmy. Drodzy przyjaciele, czy nie jest to również trafny obraz Polski i Polaków XXI wieku? Historia została napisana na nowo. Ośmiornica, która od wieków dusi ten kraj, przedstawiana jest jako jego największy dobroczyńca. Czy ktoś pamięta, że papiestwo wielbiło krzyżaków i ich krucjaty na ziemię polskie, że Kościół od dawien dawna nie płacił podatków, wysysał pieniądze z biednego ludu, doprowadził do redukcji wojska, wprowadził saskich uzurpatorów na tron Polski, torpedował wszelkie próby reform, poparł targowicę, za co zresztą uzyskał zwrot majątków zajętych na utworzenie wojska. Biskupi polscy jeden w drugiego byli zdrajcami działającymi ku szkodzie Polski, strzegąc interesów Rzymu.
Czy ktokolwiek zdaje sobie sprawę, komu przysięga na wierność i wobec kogo jest lojalny kler katolicki? Ta cała armia dominikanów, pijarów, jezuitów, księży, zakonnic, ale także tłum katolików świeckich, członków Opus Dei, rycerzy Kolumba, Legionu Chrystusa i wszelkich innych ministrantów i niewolników papieskiego Cezara. Rzymski papież posiada zwierzchnictwo nad całym światem. Na tej ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego. Do szanownego pana Adolfa Hitlera, wodza i kanclerza Rzeszy Niemieckiej. Z początkiem naszego pontyfikatu pragniemy zapewnić was o naszym zaangażowaniu w duchowe dobro narodu niemieckiego powierzonego waszemu przywództwu. Wzywamy Wszechmogącego Boga, aby zesłał wam prawdziwe szczęście wypływające z religii. A król zrobi, jak będzie chciał. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo. I przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet, ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. Zamiast tego będzie czcił Boga warowni, złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. Będzie czcił Boga, którego nie znali jego ojcowie. Afery pedofilskie obejmują cały świat. Co jest takiego w katolicyzmie, że jest to problem globalny? Podobno winny jest celibat. Wątpliwe. Księża mogą przecież zaspokajać swoje seksualne potrzeby z kobietami, chodzić do prostytutek, masturbować się, czemu gwałcą dzieci. Tajny dokument Crimen Solicitationis z 1962 roku nakazuje chronić Kościół przed oskarżeniami o molestowanie. W punktach 11 i 12 zakazuje wyrzucania księży pedofilów z kościoła. Nakazuje także utrzymywać przestępstwa seksualne w tajemnicy pod groźbą ekskomuniki. Zaleca również bezwzględną walkę z poszkodowanymi oraz tymi, którzy ich popierają. Dlatego właśnie wszelkie afery zamiatane są pod dywan, a prawdziwe motywy tego zwyrodnienia są dużo bardziej złowieszcze. Bogiem romanizmu nie jest Jezus Chrystus z Ewangelii. Jego Bogiem jest książę tego świata, złowroga istota, Tamus, Fosforus, Luciferus, anioł ludzkiej ewolucji. Dla najwyższych duchowych celów należy dobrać ofiarę wyzwalającą największą i najczystszą siłę. Dziecko o idealnej niewinności jest najwłaściwszą ofiarą. Niniejszym obiecuję wielkiemu duchowi Lucifuge, księciu demonów, że każdego roku przyprowadzę mu ludzką duszę, aby uczynił z nią, co mu się podoba, a w zamian Lucifuge obiecuje dać mi skarby ziemi i spełnić każde moje pragnienie. Thot, Hermes, Trismegistus, wynalazca egipskiej wiedzy, mędrzec starożytności, dał kapłanom i filozofom tajemnice przechowywane po dziś dzień. Te prawdy były przekazywane w tajemniczonym, ale zakryte są przed profanami. Święty, ekumeniczny i generalny sobór w Trydencie, prawnie zgromadzony w Duchu Świętym, ustanawia, że prawda i doktryna zawarte są w pisanych księgach i niepisanych tradycjach, otrzymanych przez apostołów z ust samego Chrystusa bądź od samych apostołów. Duch Święty dyktując stąpił na nas, przekazując nam jak gdyby ręka w rękę prawdy wiary. Prawdy te zachowane są w Kościele katolickim przez nieustającą sukcesję. Bez względu na to, czy Pitagoras był inspirowany przez Buddę, czy też Budda zapożyczał od kogoś innego, nie ma to żadnego znaczenia, albowiem doktryna ezoteryczna jest zawsze ta sama. Lud był całkowicie zwiedziony. Uczono go, że papieże i kapłani byli przedstawicielami Chrystusa, kiedy w rzeczywistości byli oni przedstawicielami szatana, a ci, którzy się im kłaniali, czcili szatana. Boy, lonely and blue. I'm all alone.
Pośród starożytnych istota najwyższa była biseksualna lub była hermafrodytą. W samej swojej esencji posiadała obdarzające życiem elementy natury, atrybuty męskie i żeńskie. Była to powszechna cecha wszystkich dawnych religii. W sposób naturalny była rozwinięta w symbolu fallusa. Starożytni uczyli, że Bóg, Stwórca, był zarówno mężczyzną, jak i kobietą. Aby być w pełni feministką, każda kobieta musi definiować się jako homoseksualna. Współczesny postchrześcijański świat oszalał na punkcie seksu. Seks otacza nas ze wszystkich stron. Można odnieść wrażenie, że jest najbardziej istotną częścią ludzkiej egzystencji. Pisma kolorowe i portale internetowe klepią w kółko jak mantrę. Ostrygi dadzą ci większe libido, albo ćwiczenia fizyczne zapewnią ci silniejsze i dłuższe orgazmy. Dzisiaj nie można spokojnie wyciągnąć długopisu z piórnika bez wzbudzania skojarzeń. To trochę tak, jakby wszelkie procesy myślowe na drodze ewolucji przeniosły się z głowy prosto do tyłka. Rabini w czasach niewoli babilońskiej zapisali komentarze do pierwszej księgi Tory, księgi rodzaju. Zastanawiając się nad przyczynami zniszczenia Izraela, zburzenia Jerozolimy i uprowadzenia narodu do Babilonu, zauważyli cechy wspólne tych wydarzeń z historią potopu. Omawiając przyczyny potopu, który zgładził całą ludzkość w czasach Noego, napisali, że patriarcha Noe przez 120 lat apelował do ludzi, aby odwrócili się od swoich nieprawości. Bezskutecznie. Ludzie pogrążali się w bezprawiu, kłamstwie, rozbojach, seksualnych wynaturzeniach, rytualnym molestowaniu dzieci, składaniu z nich ofiar, polowaniach, morderstwach. Dodatkowo, co ciekawe, rząd tamtego świata globalnymi aktami prawnymi zezwolił na małżeństwa osób tej samej płci. Homoseksualizm został usankcjonowany prawnie. Była to obrzydliwość, która przelała czarę nieprawości przedpotopowego świata. Bóg nie mógł tego dłużej tolerować. W sferze seksualności wierzymy, że nietolerancyjne zachowania, często kultywowane przez religie i purytańskie społeczności, ograniczają seksualną wolność. Prawo regulacji urodzin, aborcji i rozwodu powinno być obowiązujące. Różnorodne formy seksualnej aktywności nie powinny być uważane za złe. Każda osoba musi zadecydować, jaka forma aktywności seksualnej odpowiada jej indywidualnym potrzebom. 25 lat temu aktorzy grający w filmach porno nie byli w stanie znaleźć pracy poza swoim środowiskiem. Nikt nie chciał mieć w robocie kogoś, kto wcześniej grał w pornosach. Dzisiaj tacy ludzie są celebrytami. Pokazuje się ich w paśmie śniadaniowym, piszą książki, poradniki, doradzają jak żyć, co jeść, by mieć wspaniałą formę seksualną. To, co kiedyś było nie do pomyślenia, albo emitowano to wyłącznie koło północy, obecnie ma miejsce w ramówce po 7 wieczorem. Hej, Lupo. Lupo, obudź się. Dzień dobry. Macie może odkamieniacz? Do zmywarki. Sam sprawdzę. Dzień dobry. Ralf, niesamowite. Kuchnia wygląda nadzwyczajnie. Jesteś skarbem. Dziękuję. To była przyjemność. Mogę iść z wami do przedszkola? Pewnie. Chciałbym poznać twoich rozrabiaków, a Ludo może się wyspać. Co o tym sądzisz? Bałwochwalczy stosunek do seksu jest charakterystyczną cechą upadających cywilizacji. Zdarzyło się to wielokrotnie w przeszłości i na naszych oczach dzieje się ponownie. Gdy mężczyźni stają się zniewieściali, a kobiety męskie i wulgarne, gdy homoseksualizm staje się powszechnie akceptowany, a wszelkie wynaturzenia traktowane są jako naturalne, jest to sygnał, że cywilizacja doszła do ściany. Kilka dziwnych osób miało kluczowy wpływ na seksualną rewolucję XX wieku.
Homoseksualista Sir Francis Dashwood, XVIII-wieczny okultysta, stworzył w West Wycombe w Anglii Hellfire Club, tajne stowarzyszenie grupujące elity Imperium Brytyjskiego. Gościem Dashwooda bywał również Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Hellfire Club, którego patronami byli Wenus, Izyda i Bacchus, kultywowało rytuały bożka Pana związane z seksualną perwersją. Aleister Crowley, następca Dashwooda, homoseksualista, narkoman, pedofil i satanista, był czołowym okultystą XX wieku. Mawiał, że homoseksualizm zniszczy chrześcijaństwo. Crowley był i jest czczony przez muzyków, aktorów, reżyserów, celebrytów, m.in. Rona Hubbarda, założyciela kościoła scjentologicznego. Wywarł ogromny wpływ na cały ruch hipisowski i jego narkotykowego guru Timothy Leary'ego, Beatlesów, Rolling Stonesów i innych. Przez brytyjską prasę Crowley nazwany został najbardziej zdeprawowanym człowiekiem świata. Wierzył, że to on jest bestią z Księgi Apokalipsy. Był przyjacielem angielskich i amerykańskich polityków, agentem angielskiego wywiadu MI6. To od niego pochodzi termin seksualna magia. Dwójka jego dzieci zniknęła w podejrzanych okolicznościach, a jego dwie żony skończyły w zakładzie dla obłąkanych. Dodatkowo kilka jego kochanek popełniło samobójstwo. Uważał, że seksualizm człowieka to sprawa dowolna, według swojej filozofii zwanej telema. Zgodnie z hasłem przejętym od Dashwooda, do what thou wilt, it shall be the whole of the law. Rób na co masz ochotę, będzie to całym twoim prawem. Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą. Nie ma standardu prawości. Każda gwiazda musi krążyć po swojej własnej orbicie. Do diabła z moralnością. Aleister Crowley wszystkie swoje książki napisał tak zwanym pismem automatycznym pod dyktando potężnej anielskiej istoty o imieniu Aivas. Twierdził, że magia seksualna używa aktu kopulacji, jego siły i namiętności, aby skupić siły wtajemniczonego na rzeczywistości. Związana jest z pojęciem siły życia lub kundalini. Poprzez rytualne zastosowanie technik seksualnych inspirowanych wschodnią szkołą tantryczną, wtajemniczony używa ogromnej seksualnej energii, by osiągnąć wyższe poziomy świadomości. Ordo Templi Orientis, tajna okultystyczna organizacja, w której Crowley był prominentną postacią, odkryła na nowo wielkie sekrety templariuszy, seksualną magię, nie tylko klucz do prastarej tradycji hermetycznej, ale wszelkich sekretów natury, symboli okultyzmu i systemów religijnych. Filozofia życia telema, którą propagował Crowley, to wielki okultystyczny manifest, w którym człowiek jest nieśmiertelnym bogiem, panem swojej egzystencji. Nieśmiertelność duszy to kłamstwo ze węża z Edenu, gdy powiedział do Ewy: na pewno nie umrzecie. Paradoksalnie Aleister Crowley został uznany przez BBC za jednego z największych Brytyjczyków. W USA uczniem Crowleya był inżynier Jack Parsons, współtwórca amerykańskiego programu lotów kosmicznych, związany z California Institute of Technology. Dla NASA wynalazł m.in. paliwo rakietowe. Prywatnie był głęboko zaangażowany w seksualną magię Crowleya. W 1942 roku Parsons został najważniejszą postacią Agape Ordo Templi Orientis, loży Aleistera Crowleya. Wsławił się tym, że pośród seksualnych partnerów Parsona w Agape była jego własna matka. Kopulacje z nią w ramach rytuału były filmowane. I wreszcie Alfred Kinsey, niezwykle ważna postać. Amerykański biolog, ewolucjonista, entomolog, to on jest prawdziwym twórcą współczesnej seksuologii. Podobnie jak Dashwood, Parsons i Crowley posiadał licznych, potężnych przyjaciół w kręgach rządowych i mediach. Kinsey uważał, że ludzie są zwierzętami. Według jego raportu mężczyźni nagminnie zdradzają swoje żony, a żony myślą tylko o tym, by zdradzać mężów. Głęboko wierzył, że ludzie rodzą się panseksualni, czyli że pociąg do płci odmiennej wcale nie jest naturalny. Ameryka po Kinseyu stała się zupełnie innym krajem. Alfred Kinsey był zwyrodnialcem, homoseksualistą, pedofilem i sadomasochistą. Kaleczył nawet swoje genitalia, a własną żonę zmuszał do kopulacji z obcymi mężczyznami, często wieloma naraz, co zresztą nagrywali jego asystenci w Instytucie Kinseya jako część projektu badawczego nad seksualizmem człowieka.
Uważał, że każdy rodzaj aktywności seksualnej jest naturalny. Uważał, że dzieci czerpią satysfakcję, gdy ich partie intymne są stymulowane przez dorosłych. Jego raporty zawierają opisy orgazmów u dzieci od 6 miesiąca wzwyż. Potwierdzają to świadkowie, potwierdza to biograf Kinseya, Jonathan Gathorn Hardy. Wiele materiałów z badań Kinseya zostało utajnionych przez FBI. Ruch gejowski oparty jest całkowicie na rewelacjach Kinseya. Kinsey był oszustem, który z premedytacją fałszował swoje pseudonaukowe badania. Jednym z współpracowników psychopaty był dr Fritz von Balusek. Były nazista i pedofil skazany przez sąd na więzienie za wielokrotne molestowanie dzieci. Hollywood, toczące swoją prywatną wojnę z Bogiem Biblii, wyprodukowało hagiograficzny film o Alfredzie Kinseyu z Liamem Neesonem w roli tytułowej, ukazując go jako wielkiego męczennika za wolność seksualną. Film ten jest bezczelnym, aroganckim kłamstwem od pierwszej do ostatniej klatki. Cała współczesna seksuologia, a także współczesna kultura czerpie z obłąkanego dorobku Kinseya. Tkwiąc głęboko w mentalności Crowleya i innych, SICUS, amerykańska organizacja edukacji seksualnej, zaleca odwracanie i łączenie tradycyjnych ról seksualnych u dzieci. To tam powstały aktualnie wdrażane ćwiczenia, gdzie chłopcy pieszczą swoich kolegów, a dziewczynki swoje koleżanki, po to by wyzwolić ich prawdziwą seksualność, czytaj biseksualność lub homoseksualność, czyli panseksualizm Kinseya. SICUS i UNESCO określa również stereotyp tradycyjnej rodziny składającej się z ojca i matki, jako przestarzały. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy wychowywać nasze dzieci tak, by wierzyły w ludzką mądrość, a nie w Boga. Na kongresach psychiatrycznych w latach 60. i 70. XX wieku sugerowano, że homoseksualizm jest naturalną formą ekspresji seksualnej człowieka. Dzisiaj, w XXI wieku, na kongresach mówi się otwarcie, że pociąg seksualny dojrzałego mężczyzny lub kobiety do dziecka jest jak najbardziej naturalny. Oto owoce działalności dewianta Kinseya. Oto darwinizm w działaniu. Adwokaci w USA i Wielkiej Brytanii bronią pedofilii przed sądem, opierając się na opiniach Alfreda Kinseya, który twierdził, że wszelkie formy seksualizmu są determinowane przez geny. Wysoki sądzie, przecież oni nie są niczemu winni, to tylko ich geny sprawiły, kim są. Na podobnej zasadzie twierdzi się obecnie, że monstrualne rozmiary Amerykanów i Brytyjczyków ma podłoże genetyczne, ignorując, że zżeranie genetycznie modyfikowanej żywności powoduje anomalie i ciężkie choroby, także otyłość. Ale biznes musi się kręcić. Gdyby ktoś napisał historię kłamstwa, to książka nie zmieściłaby się w naszej galaktyce. Grzech i odpowiedzialność człowieka za swoje własne czyny nie istnieje w humanistycznym świecie. Niech nikt się nie oszukuje. Absurdem jest mówić, że jest się humanistą, a nie jest się feministą. Feminizm jest ostatnim ewolucyjnym krokiem humanizmu. Feminizm to humanizm w swojej najbardziej rozwiniętej formie. Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi. Pozostawiajcie je w łożach i bijcie je. Feminizm to humanizm dla kobiet, podobnie jak islam to rzymski katolicyzm dla Arabów. Tak jak katolickie prawo kanoniczne i Koran mówią jednym głosem, nienawidząc kobiet i inowierców, tak i feminizm nie powstał z niczego. Na pozór feminizm jest ruchem społecznym, opierającym się na prawach człowieka, ale są to prawa silnego. Wyrasta z ducha buntu i anarchii. Feminizm wzrasta w siłę od początku XX wieku. Od samego początku jest silnie związany z ruchem eugenicznym. Emma Goldman, anarchistka i komunistka, walczyła o równouprawnienie kobiet oraz obalenie kapitalizmu. Rasistka Margaret Sanger stworzyła organizację walczącą o kontrolę urodzin, później przekształconą w Planned Parenthood. Twierdziła, że niektórzy ludzie są niepotrzebni. Współpracowała z eugenikami, którzy opierali cały swój program na teorii Darwina.
Przypomnę, że w 1908 roku w USA, w stanie Ohio, zgłoszono jako projekt prawa stanowego stosowanie komór gazowych i zastrzyków śmierci. Jeszcze przed nazistami prawa eugeniczne obowiązywały w 27 stanach Ameryki. W związku z tym 65 tysięcy Amerykanów zostało wysterylizowanych jako niegodnych reprodukcji. Czarni, biali, rudzi, biedni, niscy, garbaci. Na polecenie rządu federalnego wysterylizowano również tysiące Indian w rezerwatach. Słabi osłabiają budżet. Po co ich karmić, po co ich leczyć? Wołanie o prawo do aborcji feministki przejęły właśnie od eugeników. Sir Francisa Galtona, Charlesa Davenporta, Leonarda Darwina, syna Karola Darwina i innych. W dzisiejszym świecie aborcja to kolejny środek antykoncepcyjny stosowany często zamiast pigułek. Aborcja jest złem, ale i nasz świat jest zły. Nie mówimy więc o przypadkach, gdy dziecko w brzuchu kobiety jest chore i zdeformowane. Mówimy o ludzkim egoizmie, o tym, że ktoś nie chce dziecka, bo ma ciekawsze rzeczy do roboty. Hasłem przewodnim feminizmu jest równouprawnienie. W rzeczywistości jego celem jest dominacja kobiet nad mężczyznami, matriarchat. Nie trudno zauważyć, że feministki nienawidzą mężczyzn, gardzą nimi i nie są w stanie stworzyć intymnego związku z mężczyzną opartego na miłości. Wzywaj Boga, moja droga. Ona cię wspomoże. Ruch feministyczny posiada własną duchowość. Promuje panseksualną wersję Biblii, w której Bóg jest matką i ojcem mieszkającym w niebie. Chrystus nie jest Synem Bożym, ale Dzieckiem Bożym. Bóg feminizmu to Bóg wewnętrzny, pradźniana, moc połączona wszystkim ze wszystkim. Stary pogański panteizm. Moc, która jakoby jest w nas. Duchowość feministyczna czerpie ze wschodniego spirytyzmu, taoizmu, hinduizmu, szintoizmu, buddyzmu. Wszędzie tam występuje kompletny brak logiki oraz hasło samorealizacji oparte na egoizmie. W krajach, gdzie feminizm jest dużo dalej posunięty niż w Polsce, rośnie ilość sierot społecznych. Matki feministki nie mają ochoty zajmować się swoimi dziećmi. Małżeństwo istniało dla korzyści mężczyzn. Była to legalnie usankcjonowana metoda kontrolowania kobiety. Cała historia musi zostać przepisana na nowo, jako dzieje zniewolenia kobiety. Musimy powrócić do prastarych kobiecych religii, jaką jest czarownictwo. Czarownice nazywane są szamankami, uzdrowicielkami, mistyczkami. Niezależnie od nazwy, magiczki mają coś wspólnego. Unikalną relację z naturą, z boskością i z ludzkością. I rzekł wąż do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Feministka, uwolniona od starych norm moralnych, staje się boginią, zjednoczoną z naturą, kapłanką Wicca, skoncentrowaną na sobie, na swojej duchowości, na swojej seksualności. Sofią, pramatką, orędowniczką prawdy, królową niebios Isztar, która osiągnęła prawdziwe oświecenie. Feminizm głosi, że kobiety nie są gorsze i są w stanie wykonywać te same zawody, co mężczyźni. Oczywiście, że tak. Jest to prawda. Kobiety ze swoim wielowątkowym i wielozadaniowym mózgiem są niedoścignione w planowaniu, zarządzaniu, analizowaniu. Mężczyźni w pewnych sprawach są amatorami, próbującymi sprostać zawodowcom. Ale problem leży w tym, że feminizm wprowadza chaos i ducha rebelii. Ruch feministyczny jest wrogi również wobec samych kobiet. Wmawia im, że kobiecość, coś niezwykle pięknego i wzniosłego, jest niegodna kobiety. Wmawia im, że będą prawdziwie wolne, gdy tylko wyzwolą się od mężczyzn i własnych dzieci. Jak wąż obiecujący pramatce Ewie w Edenie oświecenie i prawdziwą mądrość, feminizm jest kolejną drogą donikąd, drogą do utopii, miasta słońca, które nie istnieje. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły, serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło po wszystkie dni swego życia. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały.
Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem. Ja ranię i leczę. I z mojej ręki nikt nie zdoła się wyrwać. Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty, gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim Bogom, i abyście nie zgrzeszyli wobec Pana, Boga waszego. W powszechnej opinii Bóg Starego Testamentu jest istotą surową i okrutną. Jest to prawda, prawda i jeszcze raz prawda. Problem polega na tym, że nie jest to cała prawda. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Takie wyjątki ze Starego Testamentu można spotkać na setkach stron internetowych, w książkach, gazetach i programach telewizyjnych. Przez takie fragmenty Biblii tysiące ludzi straciło wiarę. W sądzie państwowym funkcjonuje zasada niewinności. Potwierdzają ją również międzynarodowe akty prawne, np. artykuł 11 ustawy pierwszej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Cytat. Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie mu udowodniona zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym miał wszystkie gwarancje konieczne dla swojej obrony. Koniec cytatu. Skoro na zasadę niewinności powołują się obrońcy w sądzie, to może uczciwie byłoby dokładniej zbadać całą sprawę. Ludzie cytujący kontrowersyjne teksty z Pisma Świętego w zdecydowanej większości wydali już wyrok. Na pomoc Boga nie ma co liczyć. Bóg, niebo i piekło to wytwory ludzkiej wyobraźni. Nikt dobry, moralny i zdrowy na umyśle nie stworzyłby świata takim, jaki jest. To nie Bóg stworzył mózg, lecz mózg stworzył Boga. Ktokolwiek myśli o szatanie jako o tym złym, niech przypomni sobie mężczyzn, kobiety, dzieci i zwierzęta, które zginęły, bo była to wola Boga. Bóg w filmie Aronowskiego realizuje w milczeniu swój apokaliptyczny plan, dowodząc, że jest mściwym, okrutnym, niekonsekwentnym, a nawet głupim demiurgiem, który przerzuca całą winę na człowieka, nie dostrzegając zła, które sam czyni. Cechą Boga Biblii jest sprawiedliwość. Niemniej zesłał potop na świat, zniszczył Sodomę i pozostałe miasta w Dolinie Szytim. Izraelici rzeczywiście wytępili narody kananejskie ogniem i mieczem. Odbyło się to na jego wyraźny rozkaz. Czemu? Zwyrodnienie narodów kananejskich jest doskonale znane i udokumentowane przez archeologię, m.in. pracę profesora Albrighta. Świątynna, sakralna prostytucja mężczyzn i kobiet. Okrutne rytuały dla bóstwa Sin, czyli boga księżyca, ojca bogini Isztar, Izydy. Od nazwy bożka Sin wzięła się nazwa Półwyspu Synajskiego. Bóg księżyca Sin był pierwowzorem Allaha. Nadto wśród narodów kananejskich istniała sakralna kopulacja ze zwierzętami, kaziroctwo, palenie dzieci i przeprowadzanie ich przez święty ogień, okrucieństwo i bezprawie. Narody te dostały czas na poprawę. Bóg powiedział do Abrahama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat.
lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Narody kananejskie nie skorzystały z szansy na poprawę. Czas łaski minął, wyrok wykonał Izrael. Po kilkuset latach Izraelici zaczęli postępować podobnie. Palili swoje dzieci dla Molocha, Chemosza, Milkoma, ohydnych bóstw kananejskich. Było to u schyłku Królestwa Judzkiego. Bóg powiedział do proroka Jeremiasza: wznieśli miejsce ofiarne Tofet w dolinie Ben-Hinoma, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło. Bóg posyłał do nich swoich proroków z napomnieniem. Jednych wypędzali, innych zabijali. Czas łaski minął, wyrok zapadł. Jerozolima legła w gruzach z ręki Nebukadnezara, króla babilońskiego. Izrael otrzymał jeszcze jedną szansę. Bóg posłał mu swój największy dar, swego Syna, Jezusa Chrystusa. Został on wyśmiany, opluty i ukrzyżowany. Jerozolima i świątynia legła w gruzach ponownie. W XVI wieku naszej ery świat otrzymał swoją wielką szansę, protestancką reformację. Marcin Luther, Jan Calvin, Jan Łaski, Teodor Beza i inni. Minęło 400 lat i historia zatoczyła wielkie koło. Świat całkowicie odwrócił się od Stwórcy. W USA biblijni chrześcijanie wpisani są na listę FBI jako potencjalni terroryści. Wszelkie próby krytyki homoseksualizmu podchodzą pod ustawę hate speech, mowę nienawiści. Karane są grzywną i więzieniem. Czytanie Biblii po domach w grupach przekraczających 5 osób karane jest grzywną. Podobnie dzieje się w Skandynawii i innych miejscach na ziemi. W Syrii, Iraku, Iranie, Pakistanie chrześcijanie są zabijani, ucina się im głowy, krzyżuje. Świat nie skorzystał ze swojej wielkiej szansy, czas łaski mija, wyrok zostanie wykonany. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? Sir David Attenborough, znakomity brytyjski popularyzator wiedzy przyrodniczej, twórca kapitalnych dokumentów Błękitna planeta, Prywatne życie roślin, ateista i wyznawca materialistycznego ewolucjonizmu, w swoim programie z 2009 roku Karol Darwin i Drzewo życia, za przyczynę obecnego stanu środowiska naturalnego uważa lekceważenie przyrody, mające swoje korzenie w Biblii, konkretnie w Księdze Rodzaju. Z całym ogromnym szacunkiem i wielką sympatią dla Sir Davida, tekst Księgi Rodzaju absolutnie nie potwierdza takiej opinii. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Bóg postawił człowieka ponad całym swoim stworzeniem, jako króla mikrokosmosu, jakim jest ta błękitna planeta zwana Ziemią, oraz jako swoje największe i najpiękniejsze dzieło, istotę idealną, będącą odbiciem chwały, miłości i piękna swego Stwórcy, mężczyznę i kobietę. Hebrajskie słowo użyte w tym fragmencie Księgi Rodzaju to szamar, oznaczające głęboką troskę i opiekę. Bóg postawił człowieka ponad swoim stworzeniem nie po to, aby człowiek je dożynał i niszczył, ale aby się o nie troszczył i aby go strzegł. Stwórca nie aniołom, ale właśnie człowiekowi polecił nazwać wszystkie zwierzęta świata, co świadczy o ogromnej inteligencji stworzonej istoty oraz jej najwyższej randze. Adam nie jadł mięsa, podobnie jak i w przyrodzie nie było zabijania. Dopiero upadek człowieka dokonał całkowitego przeobrażenia świata. Tam, gdzie wcześniej były kwiaty, pojawiły się kolce, w ciałach owadów pojawił się jad, a zwierzęta niegdyś łagodne stały się drapieżnikami, żywiąc się ciałami innych zwierząt. Ta
Tak wygląda w praktyce poznanie dobra i zła, do którego namawiał wąż w Edenie. To właśnie jest gnosis, gnoza, jakoby prawdziwa wiedza, którą chełpią się okultyści od zarania świata. Jedno wielkie kłamstwo. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Człowiek w raju przedstawiany jest zwykle jako kompletnie nagi, okryty jedynie listkiem figowym. Według hebrajskiego tekstu Księgi Genezis słowo arum, tłumaczone jako nagi, w jego starohebrajskim znaczeniu oznacza istotę pozbawioną chwały Boga. W rzeczywistości człowiek nie chodził na golasa, ale ubrany był w chwałę swego Stwórcy. Jak to wyglądało, można się jedynie domyślać. W każdym razie po upadku człowiek stał się rzeczywiście goły, a szlachetność, mądrość i inteligencja zaczęły go opuszczać. Odtąd naturalnym stanem człowieka jest bunt przeciwko Bogu i nienawiść do Niego, bo grzech wytworzył taki stan umysłu. Człowiek całkowicie odwrócił się od swego Stwórcy, a wszelkie podobieństwa do Niego ulegały zacieraniu z pokolenia w pokolenie. Ludzkość zdegenerowała się tak bardzo, że życie na tej planecie nie mogło dalej trwać. Stwórca zmuszony był do interwencji. Cały ówczesny świat zginął w wodach potopu. Wkrótce po tym globalnym kataklizmie ludzkość zebrała się w pierwszym otwartym buncie przeciwko Stwórcy świata na równinie Shinear. To właśnie tam powstał Babilon. Było to w czasach Hama, Kusza i Kanaana, ponad 4000 lecia temu. To właśnie Kusz, ojciec Nimroda, przez okultystów nazywany Hermesem, był pierwszym budowniczym Babilonu. Tam właśnie ludzkość budowała swój ziemski raj, swoją drugą Atlantis, nową Atlantydę, swoją utopię. Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Ich wieża miała sięgać nieba, czyli człowiek sam stawał się dla siebie Bogiem, jedynym panem swojej egzystencji. Ich miasto miało objąć w posiadanie całą ziemię, zapewniając jednolitą legislację prawną. Nowy porządek świata, co w praktyce oznaczało totalną kontrolę nad każdym człowiekiem. To się nie udało. Upadła ludzkość wbrew klęskom, jakie na nią spadają, ciągle buduje swoje ziemskie królestwo na swój obraz i swoje podobieństwo, według swoich marzeń i w oparciu o swoje prawa. Fundamentem tego królestwa jest grzeszny, czyli zawodny ludzki rozum. To się nie uda. Jezus Chrystus, stojąc na swoim sfingowanym procesie, oświadczył, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było, Sanhedryn i cała Judea przyjęliby Go z radością. Ludzkość nie chce takiego królestwa. Chce je tu, teraz, zaraz i na swoich zasadach. Biblia mówi, że jedynym królestwem, w którym człowiek odnajdzie szczęście i trwały pokój, będzie wieczne królestwo Chrystusa. Ono stanie na gruzach wszystkich ziemskich imperiów. Człowiek w swojej arogancji i egoizmie nie jest w stanie stworzyć nic trwałego. Historia potwierdza to w całej pełni. Swoje wieczne królestwa tworzyli Sumerowie, Babilończycy, Aztekowie, Medowie, Persowie. Swoje niezniszczalne imperium tworzył Aleksander, Macedończyk i Grecy. Na gruzach ich stolic hula wiatr. Po nich byli Rzymianie i ich imperium. To właśnie na jego zgliszczach powstała papieska Europa. Cesarz Justynian, dekretem, który wszedł w życie wiosną 538 roku, złożył całą władzę rzymskich cezarów w ręce biskupa Rzymu. Odtąd papieże są władcami ciał i sumień, papieskimi cezarami. Cała nowożytna historia to próba wskrzeszenia Atlantydy, utopii, świętego cesarstwa rzymskiego. Próbowali tego Charlemagne, czyli Karol, przez jednych historyków zwany Wielkim, przez innych zwany Rzeźnikiem. Próbował Napoleon, próbował Hitler, próbuje tego współczesny humanistyczno-ekumeniczny świat. Znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto wyszły dwie kobiety, których skrzydła poruszał wiatr, a miały skrzydła jak skrzydła bocianie. I one podniosły efę między niebo a ziemią. Wtedy zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną, dokąd one zaniosą efę. I odpowiedział mi,
Będzie dla niej wzniesiona świątynia w ziemi Shinear, a gdy będzie gotowa, postawią ją tam na jej własnej podstawie. W Biblii autor listu do Hebrajczyków napisał, że patriarchowie i prorocy umarli, tęskniąc i oczekując miasta, którego projektantem i budowniczym jest Bóg. Dzisiaj ludzkość jednoczy się w ostatnim wielkim buncie, budując swoje miasto i swoją wieżę. Cały system prawny świata odrzucił przykazania Boga jedno za drugim, a w ich miejsce postawił swoje własne, humanistyczne prawa. Ostatnim przykazaniem, które nie zostało jeszcze prawnie zniesione, jest czwarte przykazanie, wskazujące na Boga jako stwórcę i prawodawcę. Nakazuje ono oddawać Mu cześć w sobotę. W naszych czasach ujrzymy legislacyjne obalenie tego prawa. Prawo wywyższające niedzielę, National Sunday Law, zatwierdzone zostanie w Stanach Zjednoczonych na polecenie papiestwa i obejmie swoim zasięgiem cały świat. Chrześcijanie sprawią, że władze legislacyjne będą respektować świętość niedzieli. Papież Leon XIII pisał w swej encyklice Rerum Novarum, że odpoczynek niedzielny jest prawem, które władza świecka musi zagwarantować. Ktokolwiek zaprzecza prawdzie, która musi być wyznawana wraz ze świętą i katolicką wiarą, lub podaje ją w wątpliwość, bądź zaprzecza wierze chrześcijańskiej i nie zmienia zdania pomimo ostrzeżeń, ma być ukarany jako heretyk. Można przeczytać Biblię od Księgi Rodzaju do Apokalipsy i nie znajdziemy w niej nawet jednego wiersza potwierdzającego świętość niedzieli. Pismo podkreśla religijne znaczenie soboty, dnia, którego my nigdy nie święcimy. Protestanci zdają się nie zauważać, że akceptując Biblię i święcąc niedzielę, obchodząc Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, akceptują autorytet Kościoła Rzymskiego. Niedziela to znak naszego autorytetu. Kościół katolicki jest ponad Biblią, a zmiana z soboty na niedzielę jest tego dowodem. Tak jak utopia wieży Babel została zniszczona, tak i dzisiejszy świat osiągnie swój kres. Bóg, władca wszechrzeczy, nie pozwoli już dłużej się z siebie naśmiewać. Ich ziemia pełna jest srebra i złota, także nie ma końca ich skarbom. I pełna jest ich ziemia koni, także nie ma końca ich wozom wojennym. Ich ziemia pełna jest bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce. I tak poniżył się człowiek i spodlał rodzaj ludzki. Ty im nie przebaczysz. Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Renesans i odrodzenie stanie się na ziemi nie dzięki wrodzonym zdolnościom rozumu, nie dzięki wielkości człowieka, nie dzięki podbojom czy wynalazkom. Stary, bezduszny, samolubny i zadufany w sobie świat odejdzie w przeszłość i nikt nie będzie już za nim tęsknił. Bóg ustanowi swoje królestwo, królestwo, które nie będzie miało końca. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swego złego serca. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.